Witajcie moi drodzy w mojej relacji z migawki drugiej edycji, która miała miejsce 20 kwietnia 2024 roku w sklepie Stagraf. Relację tą chciałbym podzielić na trzy części. Pierwsza część będzie dosyć krótka, będą to moje takie pierwsze wrażenia, które miałem po migawce. Mam nadzieję, że to, co zobaczycie na ekranie, zachęci Was do przybycia na trzecią już edycję. Trzecią edycję, którą, jak się dowiecie, na 99% nie odbędzie się już w Stagrafie, ponieważ popularność tej imprezy przerosła lokal już po prostu i będzie musiał być znaleziony kolejny lokal, w którym wszyscy ludzie będą mogli się pomieścić. Druga część to będzie rozdanie nagród. Chciałbym tutaj uhonorować i żeby ci ludzie, którzy zdobyli jakiekolwiek wyróżnienia, nagrody czy Grand Prix w niektórych przypadkach, zostali gdzieś uwiecznieni i gdzieś to zostało zapamiętane, czy to na moim kanale, czy to na stronie migawki, żeby gdzieś mogli się zobaczyć. I pracy tą część zrobiłem w taki sposób, że będziecie mogli zobaczyć, kto otrzymał nagrody, a także za co otrzymali te nagrody. I tam będą się pojawiać prace wedle tego, jak wymawiają, jak Jakub, czyli osoba, która rozdawała nagrody, będzie je wymawiał, a później będą pojawiać się osoby, które je otrzymały. Także jeżeli się znaleźliście na tym filmiku, oglądacie ten filmik i widzicie siebie tam otrzymującego nagrody, lub też widzicie się gdziekolwiek, że jesteście na tym materiale, wrzućcie komentarz pod filmikiem na YouTube, że tu jesteście w tym czasie, żebyśmy mogli Was zobaczyć, jeśli oczywiście chcecie być zobaczeni. Trzecia część natomiast to będzie wywiad rzeka, jak to się mówi chyba, który przeprowadziłem z Jakubem parę dni temu na temat tego, co poszło dobrze, co poszło nie tak, co chcieliby zmienić i jakie są plany na trzecią edycję. I z tego też miejsca przejdźmy sobie już do pierwszej części, czyli do mojego takiego pitu-pitu, w którym powiem, co z mojej perspektywy było fajne, co z mojej perspektywy było mniej fajne w tej imprezie i dlaczego lubię tą imprezę i dlaczego na pewno pojawię się, może już nawet jako uczestnik, bo w pierwszej części brałem udział w pierwszym wydarzeniu, w drugim, w tym tegorocznym, niestety nie udało mi się wziąć udziału, ale byłem tam jako wsparcie medialne, jako, no, widzicie, materiał, prawda? Więc co mi się nie podobało niestety, co nie było fajne, to, że jest niestety impreza osiągnęła taki sukces, że pomimo tego, że lokal sklepu Stagraf na Bratysławskiej 2A w Łodzi, który został powiększony dwukrotnie o dodatkowo takie same pomieszczenie, sklep się wyniósł z tego pierwszego pomieszczenia i teraz w poprzedniej placówce sklepu była tylko migawka, brakło miejsca, po prostu brakło miejsca. To połączone niestety z kolejną niefajną rzeczą, czyli z pogodą, która nam nie dopisała. Było troszeczkę chłodno, było chyba około 9-10 stopni i chwilami padał delikatny deszczyk, na szczęście delikatny deszczyk. Spowodowało, że no, ludzie się rozpierzchali i albo uciekali gdzieś, chowali się pod jakimiś daszkami, gdziekolwiek tylko taki daszek znaleźli, albo też po prostu był straszny ścisk w środku. Co powodowało taki fajny klimat, wiecie, oczywiście konwentowy, gdzie ludzie chodzą i widzą się i po prostu jest to przyjemne i sympatyczne. Natomiast no, widać, że jest to coś, nad czym muszą oczywiście popracować, ale to usłyszycie sobie w dalszej części. Z góry od razu bym chciał przeprosić wszystkich, którzy wystawiali się w kategorii sznytka. Niestety dotarłem na imprezę dosyć późno i jak widzicie teraz pokazywane prace, bo stwierdziłem, że podczas mojego pitu-pitu będziecie sobie mogli zobaczyć pracę. Niestety zacząłem filmować je od złej strony, czy chyba od złej strony. Z jednej strony można powiedzieć, że od najlepszej strony, tak, bo to są prace wyższego standardu, ale z drugiej strony, co dla mnie jest ważne, sznytka jest jednak taką kategorią wejściową i taką zachęcającą, więc na następny raz postaram się zacząć od sznytki, żeby na pewno ludzie, którzy pierwszy raz przyszli, poczuli ten boost motywacyjny i zobaczyli swoje prace na materiale wideo i żeby zostały one gdzieś tam uwiecznione. Jak widzicie, starałem się jak najbardziej każdą pracę przez chociaż sekundę, dwie pokazać. Tych prac było, wiecie, około 500, więc to naprawdę jest dosyć duże wyzwanie wszystko tutaj sfilmować i uwiecznić. Natomiast starałem się zrobić co mogłem w trudnych warunkach. Pamiętajcie, że za mną jest multum ludzi, którzy mnie cały czas popychają, szturchają i niektóre rzeczy musiałem robić kilkukrotnie, żeby coś naprawdę z tego ciekawego wyszło. Więc jeszcze raz, przepraszam Was bardzo, tych, którzy wystarali się w sznytce. Nie wszystkie Wasze prace pokazuję tutaj na materiale. I to jest też coś, co
jest może troszeczkę nie to, że nie fajne, tylko że na pewno do poprawy. Prac było tak dużo, że były tak gęsto poustawiane, że ja naprawdę miałem, ja miałem problem ze złapaniem dobrego kąta do sfilmowania tych prac, co też na pewno przekłada się na osoby, które chciały obejrzeć pracę. I te prace były stały w dosyć dużym tłoku. Nie były, mi się wydaje, dobrze wyeksponowane. Oczywiście, wiadomo, to nie jest coś, co można zrobić zawsze. Lokal ogranicza, budżet ogranicza, bo te, wiecie, te gablotki, na których stoją te modele, też kosztują i też trzeba je przywieźć, trzeba ktoś musi je ogarnąć. To wszystko jest, że tak powiem, problemy, jak to się mówi, wieku młodzieńczego takiego, takiej imprezy. No to jest druga impreza, jeszcze się wszystko dociera. Nie wiemy dokładnie, jaki będzie, jaka będzie frekwencja, a frekwencja w tym roku zaskoczyła. I tak naprawdę to, co mi się podobało, to właśnie ten klimat, to właśnie ten tłok, wbrew pozorom, ten tłok mi się podobał, podobał mi się ten ścisk prac, przewrotnie mu oczywiście teraz mówię, ale przed chwilą mówiłem, że mi się to nie podobało, że to było niefajne, ale to się podobało, bo widać ile tych prac przyszło na ten konkurs. I widać ten ogrom ludzi, którzy malują fajnie i malują, chcą malować i próbują swoich sił w konkursach, to co cieszy oczywiście. Klimat, który panował w sklepie, był bardzo sympatyczny i bardzo miły. Nie widziałem żadnych spięć, żadnych nerwów, wszyscy byli uśmiechnięci. Nawet jeśli były jakieś obsuwy, to wiadomo, ktoś tam sobie pomarudził, bo się śpieszy na pociąg, ktoś pomarudził, bo stoi już którąś godzinę w chłodniejszej oczywiście temperaturze. Ale mimo wszystko bardzo dużo ludzi wytrwało do końca i było tam na rozdanie nagród, które zaraz zobaczycie sobie. A jak mówię, że było sporo ludzi, to zobaczcie, jak to wyglądało na zewnątrz. Sporo ludzi skręciło się dookoła sklepu, no i oczywiście stało dużo też ludzi w sklepie. Tak widzicie, to już jest troszeczkę później, kiedy ludzie już porozdawali pracę, część osób już swoje prace zaczynała odbierać. Jak widzicie, jest dosyć duży tłok, szczególny jest tłok przy gablotkach i ścisk był całkiem niezły. To już jest, mówię, to już jest sytuacja, kiedy było zluzowane. Do tego macie sędziów, którzy oceniali wasze prace, siedzieli sobie za taką kotarką z roll-upów i dokładnie oglądali wasze prace i dywagowali na tym, jakie oceny wam przyznać, kogo wyróżnić, komu dać brąz, srebro, złoto i ostatecznie Grand Prix. Na migawce miała też miejsce wystawa prac Dominiki, małżonki Jakuba, która też zajmuje się dość ciekawą formą artystyczną, takimi rysunkami, szkicami. Ciężko mi to nazwać, ale jest to dosyć ciekawe i zapraszam was do zapoznania się z jej pracami. Linki powinny być w opisie filmu, także zerknijcie sobie i zobaczcie, co tam ona tworzy ciekawego, a my wracamy sobie dalej do przeglądu prac konkursowych. I ja w sumie, ja już się zamknę tak naprawdę. Poglądajcie sobie dalej figurki, poglądajcie sobie dalej pracę, dioramy i wszystko inne, co miało, co pojawiło się na migawce. Thank you.
Uwaga, przejście. Nie ma. Dobra, od czego zaczynamy? Ja pierdykam. Trochę ludzi. Obłędne to jest, obłędne. Dobra. Co, będziesz czytał po prostu i będziemy rozdawać? Tak, spokojnie, damy radę. Dobra, teraz już wszystko mamy, więc będziemy mogli zaczynać. Ja was naprawdę przepraszam, że tak długo to trwało, ale no zobaczcie, ile was jest. No po prostu ogrom, tak? Więc przepraszam was. Nie tłumacz się. Trochę pogoda na mnie dopisała, no ale co, od czego zaczniemy? Przede wszystkim zaczniemy od podziękowań, bo bez tego nie stworzylibyśmy tego eventu. Chciałbym podziękować, gdzie są moi sędziowie? Zapraszam tu sędziów do siebie. Dobra. Serdecznie wam dziękuję za ten ogrom roboty, którą żeście włożyli. Żeśmy się wyrobili w jeden dzień, to jest niemożliwe. Także serdeczne brawa dla sędziów. Ocenianie takich prac to sama przyjemność. Robiliśmy się 6 godzin. Tak jest. Ogólnie miałem dłuższą przemowę, ale nie chcę was trzymać na tym mrozie. Małe podziękowania dla... O, Łukasz. Czekajcie. Katarzyna Gutowska. Bardzo dziękuję. Katarzyna Górska. Tu mała pamiątka. Również. Dziękuję bardzo. Paweł Makuch. Dzięki pięknie. Proszę cię bardzo. I Maciuś. Bardzo dziękuję. Brawa. Naprawdę, za ciężki kawał roboty. Polecamy się. Dalej. Są dwie osoby, którym chciałem osobiście podziękować za to, że mogliśmy stworzyć taką imprezę i byli razem z nami. To jest przede wszystkim Kryspin. Kryspin! Że mogliśmy to zrobić w Stagrafie. Masz, niech wisi tutaj u nas. No i nasza szara eminencja, filantrop, kocha pieski, także Marcin Gieros. No i gdzie jest Marcin? O! Marcinku! Nie trzeba było, dziękuję. Dzięki bardzo. Dobrze, ja się bardzo martwiłem, że na początku rejestracji nie widziałem juniorów. I tak się mówi, kurczę, no to jak event bez juniorów, ale na szczęście juniorów przybyło. Więc mam dla juniorów podziękowania i wyczytuję teraz juniorów. Bush Emilia. Brawo! Bush Emilia, proszę. Czekajcie, poczekaj, wróć do mnie, Bush Emilia, już szukam, no i co, i nie wypisałem? Dałeś komuś inne. O, proszę cię bardzo, dla ciebie, dobrze, Helena Haruba. Ja się tu nie ogarnię, tak żeście mnie ścisnęli, proszę, dla ciebie, poczekaj jeszcze dyplomik. Helena Haruba, proszę bardzo. Krzysztof Fert. Krzysztof Fert. Od obcych nie wierzę. Masz to tu gdzieś na wyszku? Tak, tu. No, dzięki. Dziękuję. Ja ci będę wyszukiwał. Delegacja. Musiałem wejść za Krzysia. Proszę cię bardzo. I mamy jeszcze Barbarę Fert. Delegacja. Czekaj. Hop. Proszę cię bardzo. Już ślepy? Musi być, jest. Proszę cię bardzo. Dziękujemy bardzo za obecność. Dzięki, brawo wasz. Super. Lecimy dalej. Agata Jasonek. Agata Jasonek, zapraszam do siebie. Idzie nasza uczestniczka? Nie idzie. Ale odbiorę w jej imię. Dobrze. Dzięki, Agata. Musi odchodzić. Joanna? No dobrze, to źle przeczytałem po prostu. Nie, Joanna też. A, proć! No dobra. To poczekaj. No to przekazać, proszę. Dziękujemy bardzo za obecność. Michał Lamperski. Michał Lamperski! Niestety syn się rozchorował. Dobrze. Dobrze? Poproszę. Znaczy nie dobrze! Nie dobrze! Proszę. Ale przekażę. Dobrze, proszę przekazać. Dziękujemy bardzo za obecność. Dzięki. Nataniel Łysakowski.
O, dzięki bardzo. Fajnie, że z nami byłeś. Fajnie, że z nami byłeś. I tu dla ciebie mam upominek. Dzięki. Ryszard Małysa, mój syn, czy on tu jest? Cześć, Rychu! Masz dla ciebie, masz! I dyplom! Dzięki, ziomek! Lata malował? Pewnie! Dla tego w juniora. Jagoda Rychlicka! Proszę, to dla ciebie. Fajnie, że z nami byłaś, dzięki. No to co? Jeszcze mamy Gabrielę Rzeźnik. I dla ciebie. Dziękujemy bardzo. Dobra. To byli nasi juniorzy. Przechodzimy do dalszych punktów programu. Jeszcze was podtrzymam w niepewności. Trzy nagrody partnerskie, które chcieliśmy wręczyć. I zaczniemy od nagrody od Awesome Creation. Od Natalii Oracz. Zostały wybrane trzy modele, które zostały nagrodzone. Adam Hałoń za obrońcę lasu Denis. Obrońca lasu Denis. Adasiu, gdzie jesteś? Biegnie, przepuśćcie Adasia. Taka sakiewka z hajsem. Dobra, Michał Buczkowski, Death from Above. No i patrz, i dla ciebie sakiewka. Lecimy dalej. Mariusz Wiśniewski, Przystań marionetek. Idzie, biegnie, leci? Idzie, biegnie. Proszę, dla ciebie. Dzięki. Spoko. Teraz mamy od Karola Rudyka, którą również tutaj zasponsorował nam nagrodę partnerską i ona ląduje do Mateusza Banaszkiewicza za Annę Muchę. Pędzi, leci. Super praca. Dla ciebie statuetka. Specjalnie Karol przygotowywał, malował przed eventem. No właśnie, właśnie. Musisz dokleić. I ostatnia nagroda partnerska, która doszła nam na sam koniec, ale nie najmniej ważna, czyli od Paints of War dla Łukasza Lamperskiego. Idzie Łukasz, idzie? Jest gdzieś Łukasz? Pędzi, leci również. Proszę cię bardzo. Dziękuję. Dobra. Zakończyliśmy nagrody partnerskie. Przechodzimy do mięsa. Zaczniemy od sznytki. Mały model sznytka. Zaczniemy od wyróżnień. Pierwsze wyróżnienie dla Mateusza Jakubiaka za Little Summoner. Dobrze. I od razu czytam następne, żeby nie przedłużać. Bartłomiej Jan Brodzki, Dreamlands, również wyróżnienie. Z tymi wyróżnieniami? Wyróżnienia. Mateusz Jakubiuk, proszę bardzo. I medalik dla ciebie. Bartłomiej Jan Brodzki, wyróżnienie. Jest, idzie, pędzi, leci. Super. Jest nas dwóch, ja i mój brzuch. Dobrze. Dziękuję wam uprzejmie. Czy to tak działa? Tak działa, tylko jesteśmy tak ścieśnieni, że dzisiaj będzie na bardzo szybko. Dobra, brązy. Od razu wycytuję. Trzy prace zostały nagrodzone i to jest Krzysztof Gębarowski za Stormcasta Suigetor. Szymon Horny za Anakin Skywalker. I Dominik Rychlicki za Moff Gideon Star Wars Legion. Szymon? Krzysztof. Proszę cię bardzo. Dominik. Dla ciebie? Dziękuję. I Szymon? I po prostu za szybko to idzie, więc... Szymon, tak? Tak. Dla ciebie? Piąteczka? Bach. Lecimy dalej. Srebra. Michał Buczkowski, Death from Above. Mike Selivestor. Dobrze czytam? Riot Girl Power. Dobrze czytam? Dziękuję bardzo. Tak. Dobrze. Dziękuję. Piąteczka, super. Do widzenia. Mariusz Wiśniewski, nie dopisałem. O, Zgniłek. I Dominik Bronicki za High Call Carl.
Zmieniłek? Zmieniłek? Dobra. Dzięki. Super robota. Dominik, tak, tak. Dominik. Dziękuję bardzo. Proszę cię bardzo. Piątka jeszcze. Dzięki. No i co? I mamy złoto w sznytce. I tu mamy trzy prace również nagrodzone. Łukasz Lamperski, Miguel Lead Role. Później mamy Piotra Marczydło, Powstanie Warszawskie i Radosław Kosiński, The Loyalist. Kaczka, odpalamy! Odpalamy! Piotr, Łukasz, Radosław. No nie przeczytałem akurat, no. I piątka. Dzięki serdecznie. Super. Dzięki. Łukasz. Łukasz. Dziękuję. Piotruś, proszę cię bardzo. Piątka. Piątka. Ekstra. I wypadł. Tak, i wypadł. Kolejna kategoria. Duży model, sznytka. Lecimy. Wyróżnienia. Dwie prace wyróżnione. Rafał Klimaszewski za Jesse oraz Łukasz Malcherek za Warriors Melancholy. Raz i dwa. Łukasz, Rafał? Rafał. Proszę cię bardzo. Gratulacje. Dziękuję bardzo. O. Gratulacje, medal. No i oczywiście piątka prezesem. O, proszę bardzo. Lecimy. Brąz. Brąz. Piotr Słowik za Hello There. Michał Haruba, Kot z mieczem. Łukasz Lamperski, Mermaid of Warsaw. Przepraszam, co? A kto ty? Piotruś. Proszę, o, proszę Piotruś, ale piątki to nie wiem, czy ty na masz. Zasłużyłeś. No, masz Michał, wymęczyłeś tego kota. Gratulacje. I Łukasz Lamperski, Łukasz Lamperski. Jest, proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dobra, srebra. Również trzy. Piotr Marczydło, 75. New York Highlander. Magda Kotiuszko Michałowska, Bedtime Story. I Kamil Robaczewski, Ogroid Mermaid. Tak? Nie, źle przeczytałem. Piotruś, Piotruś, Piotruś. Gratulacje jeszcze raz. Ile tych smyczek będziesz miał? Magda, proszę, gratulacje. I Kamil, proszę cię bardzo. Złoto w kategorii duży model. Ląduje do. Trzy również. Bartłomiej Jan Brodzki, Cat School Witcher. Oliwia Wiewiura, Rebound Gulliman. I Marta Pietrasik-Wel-Olszewska, Leśna Straż. Gratulacje! Marta, proszę. No to teraz już tylko master, no. Do masteru! Oliwia, do masteru! Bartłomiej Jan Brodzki, proszę. Już dziękuję. Też już tylko master, no. O, to w przyszłym roku ta kategoria będzie wypchana. Jeszcze proszę. Dzięki. Gratulacje. Dobra, duży model skończony. Patyt. Po piersie. Dwa wyróżnienia. Michał Buczkowski, Henry's Garage. Łukasz Lamperski, Grand Maestro. Piosem ja. Grand Maestro, Grand... Łukasz Lamperski biegnie, leci. Jezus Maria, daj mu większą torbę na to. Dobra. Brązy. Brązy lądują do. Marcin Mazur, Południca. Mateusz Jakubiak, Firebird. Tylko dwa. To nie jest kolesiostwo, to nie jest kolesiostwo. Nie jest. Mateusz Jakubiak, proszę cię bardzo. Gratulacje, gratulacje. Srebro! Ale na kontraście z innym. Srebro. Dawid Pilc, Lachiwe? Dominik Brodnicki, Elven Princess i Magda Kotiuszko-Michałowska, Elfheim. Gratulacje. Dawid? Tak. Dawid? Dziękuję bardzo. Piąteczka. Dominik? Tak jest. Proszę. Magda? Dziękuję. Jeszcze raz gratulacje. Super. Trzy złota. Dobra. Marta Pietrasik-Wel-Olszewska, Last Dragon, Marcin Mazur, Anarchii, Agnieszka Jonderko, Kim the Mechanic. Gratulacje. Koniec. Marcin Mazur. No, nie widziałem, myślałem, że z przodu stoisz. I Agnieszka Jonderko? Jest? Nie ma?
Nie ma. Czy się pcha gdzieś? O, biegnie leci? Biegnie leci, dobra. Witamy w Masterze. Dzięki. No, takie życie, proszę bardzo, gratulacje. Nie ma takiej gry. Za dobra jesteś. No, to jest globalne. To jest globalne. Diorama. Dwa wyróżnienia. Dawid Pilc, Future Past. Joanna Effenberger, Wiedźmin Ronin. Jeszcze raz, gratulacje. Co? Dobrze. Nie różnie, nie? Odwrotnie dyplom właśnie. No, odwrotnie dyplom. Tak? Nie, ładnie tak. A, to. Gratulacje. Kuba, uważaj. Policja cofnęła. Nielegalne zgromadzenie. To tylko dokończę czytanie może. Dobra. Brąz. Andrzej Jasonek, Westland, Łukasz Seferenczyk, The Lone Warrior, Mateusz Jakubik, Out of the Vault. Jasonek Andrzej. Super, dziękuję bardzo. Seferyński. Super. I Mateusz. Dziękuję. Dobra. Jeszcze. Masz kolejne, tak? A, jeszcze mam brązy, jejuś, Maria, zapomniałem. Filip Królikowski, Guardians of the Forest, Kacper Kubas, Catch a Ride. To nie do nas? Filip, gratulacje. Kacper Kubas. Biegnij leć, na skrzydłach. Nie. Dzięki. Proszę. Dzięki. Srebra. Tak, diorama jest czytana. Adrian Jankiewicz, Polska 205 milionów lat temu. Jakub Babiniuk, Łowca. Dawid Pilc, witajcie w Prypeci. Adrian, gratulacje. Dzięki. Dawid Pilc. Również gratulujemy. No proszę, Kaczka, proszę. Dobra. W ogóle. I 3 złota. Mariusz Wiśniewski, Przystań Marionetek. Bartłomiej Brodzki, A Few Short Stories. Magda Kotiuszko-Michałowska, The Drawer. Mariusz? Dobra, dzięki wielkie. Magda? Dzięki. No, nazgarniasz. Bartłomiej? No, ten też nazgarnia. Przyjdźcie do Mastera! A ty, Kamil, co ty chcesz? Przejdź! Ja jeszcze nie czytam tu! A kategorię pojazd potwór, sznytka. Łukasz Malcherek, Archaon Ever Chosen. I Andrzej Łódzki, Paczaj co za jumałym niebieskim. Uwielbiam takie tytuły, uwielbiam. Stara szkoła, da się. To jest stara szkoła. Łukasz. Tak. A, bo nie ma? Nie ma. Dobra. Ciebie nie czytałem, Mateusz, ale wiesz. Dobra, brązy. 3 brązy. Daniel Domżak. Horus Heresy, Death Guardian, Leviathan, Dreadnought. Krótsze te nazwy trochę. Spróbujemy. Krzysztof Jabłoński. Dzięki. Za Mauler Friend, Warhammer 40K. Jakbyśmy nie wiedzieli. Szymon Błaszczyk, Art ATRT na patrolu. Szymon Błaszczyk, Idzie leci Szymon Błaszczyk? Srebro, lecimy dalej. Patryk Wolski za Warhand Titan. Mateusz Jakubiak, Rycerz Śmierci. I Marcin Gieros za Cataphron Breacher. Marcin! Poczekaj, Patryk Wolski, bierz. Gratulacje. Dziękuję. Mateusz. Tak, dziękuję. I Marcinku dla ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo, bardzo ładnie. Dawid Pilc, Whippet. Dominik Bronicki, Magnus the Red. Dalej pojazd potwór. Teraz tak. I Michał Borowski, Karmazynowy Król. Nie za dużo?
Sorry. Dominik? Dziękuję. I Michał Borowski. Gratulacje. Dzięki. No, z tobą piątki nie przybijałem. No, 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 masz jeszcze raz. Jeszcze oddział w sznytce. Ostatnia kategoria w sznytce. Dwa wyróżnienia. Kasper Sitarski, Infinity Nomads. Bartłomiej Jan Brodzki, Go for the Gold. Kasper? Sitarski, tak, tak. Gratulacje. Dzięki. Bartłomiej. Znowu za dużo widzę. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję uprzejmie. Super. Dobrze rozumiem, że teraz już... No teraz już tylko wyżej, no przykro mi. Dobrze. Dobra, brązy. Dominik Bronicki, Mace Windu, Strike Team. Szymon Hurny, Blood Angels Terminator Squad. Jan Buć, Nurgle Knights. Dominik. No weź, daj jeszcze raz. Ja już nie chcę. Szymon? Ja za Jasia. Za Jasia? Za Jasia. Jak to za Jasia? Bo Jasiu jest... No dobra, dobra, dobra. Nie będzie, że ci ufamy. To nie był Jasiu, ale... dobra, dwa srebra. Michał Borowski, niszczycielskie kozy. Kamil Robaczewski, Science of the Flame. Srebro to było. Michał. Chciałem skminić, no. A Kamil Robaczewski idzie, idzie? Bieg nie leci? Już. Dobra. Dziękuję bardzo. To nie my. Dajcie mu co. Nie przejmuj się. No, to nie my. Tu nikt nie pił. Oliwia Wiewióra, Złota Kompania, Złoto. Sorry. Sorry. Bardzo chętnie. Gratulujemy. Skończyliśmy sznytkę. No to teraz galanty. Tu będzie trochę mniej. Na razie wyróżnię jeszcze? No bo siłą rzeczy musi być troszkę mniej. Damian Zakrzewski. Niarla. To jest kategoria mały model. Gratulacje. Gratulacje. Brąz. Mateusz Sztrąf za Zająca. Mateusz Garbaczewski, wybraniec Slanesza. Mamikon. Ja pierdykam. Mamikon. Czekaj. Dawaj. Haczykan. Haczykan. Plagmonk. Chcesz piątkę? Chcesz piątkę? Masz. Gratulacje. I Mamikon. Dziękuję. Srebro dla Wojciech Gregorczyk za Ultramarine Sergeant i Jarosław Drabek, Noise Marine. On nie chce. On sam jest jak Noise Marine. El Padrino. Grazie. O Boże, fajny dyplom. Piąteczki. A piątkę byś ze mną jeszcze zbił, co? Prezesie, dziękuję. Przepraszam. Prezesie, pięknie, dziękuję bardzo. Piątka, wszystkie. Cześć, to się... Ostatnie złoto w małym modelu galanty dla... Jedyne. Mateusz Banaszkiewicz, Lords of Hubris. Zimno wam? Mnie też. Zimno jak cholera. Wczoraj było trochę lepiej. Dziękuję, dziękuję. Proszę. Lecimy. Duży model w galantym. Jedno wyróżnienie. Zofia Korczak-Komorowska, Wild Sorcerers. Sorcerers. Dobrze, chyba się stałem. Bardzo. Gratulacje. Odbierzesz na mnie? Odbierzesz taką odbierzesz na mnie? A skąd wiesz, że dostałem? Brąz! Katarzyna Skowronek, Reconnect, Bożydar Nowicki, The Red i Adam Budny, Trilord, cisza! Dobra, musiałem. Katarzyna Skowronek, Bożydar i Adam. Piątka, piątka, piątka. Proszę bardzo. Gratulacje. Srebro, trzy srebra. Znowu. Mamikon. Nieważne. Pejrkor. Dziękuję bardzo. Mateusz Banaszkiewicz za Annę Muchę i
Karol Rudyk za Antro City. Proszę. Daj tacie. Dwa złota, duży model, galanty. Piotr Pieścik za Morrigan i Adam Hałoń za pogromczyni troli Jadwisie. Klasyczny Adaś. No proszę. No proszę, bardzo ładnie. Opłaciło się męczenie tych świeczek. Możesz odejść. Po piersie, galanty. Trzy wyróżnienia. Mike Silverstar, Yes We Can. Natalia Kapuściok, All Night. I Łukasz Piasecki, In The Midnight. Dziękuję. Silverstar, ale Silverstar z Ludu. I tak się zaraz znowu pewnie pomylę, jak będziesz. Łukasz. Natalia? Kapuściok? Natalia? Natalia, Kapuściok? Jest? Nie ma? Nie ma. Dobra, odkładamy na boczek. Dobra, jeden brąz. Natalia Oracz, Wesper. Dzięki, Natalia. Dzięki. Dwa srebra. Paweł Fert i Katarzyna Skowronek. Paweł Fert za Space All, a Katarzyna Skowronek za Amanitę Szamana. Jedno złoto. Adam Hałoń, Helena. Co taki nudny ten tytuł? Nie postarałeś się. No ten taki troszkę nudnawy, no. Spadek formy. Diorama, galanty. Dwa wyróżnienia. Michał Masłowski, Kiss Memory Card. Jarosław Bozdyński, The Battle of Casa Doom. Jest Michałek? Jest Michałek? Zginął? Dobra, zginął. Pojechał. Brąz. Bartosz Hornik, Elfy. Michał Walczak, Lotr. No brawo, Arbalu, brawo. Brawo. Dwa srebra. Serio. Mam ikon. Kacikian. Kacikian. Prayer before battle. Dziękuję. I Mike. Mike. No nie mogę, no. Dziękuję. Proszę bardzo. Silver Star brzmi bardzo dobrze. Epicko. Dwa złota. Marcin Niedziałek, Death End. Łukasz Mazur, Somewhere Between Midnight. Dziękuję. O, dziękuję. Tak głupio, ale no. Tak wychodzi. Tak wychodzi. Pojazd potwór. Jedno wyróżnienie. Łukasz Mazur, Sharkman. Dziękuję. Nie startować. Nie no, mają prawo. Adam Hałoń, Piekielny Papież Rafał, to jest brąz. Piekielny Papież Rafał, tak jest. Dwa srebra. Mam ikon. Phoenix Bomber. Hacikien. Jest, znowu się. Mateusz Garbaczewski, Downage Jetbike. Dziękuję bardzo. Trzy złota. Karol Rudyk, Dagon. Jarosław Drabek, Venom Crawler i Wojciech Gregorczyk, Sons of Horus, Leviathan Dreadnought. Gratulacje, gratulacje. Piąteczki, piąteczki. Dzięki. Jarek. Och, dziękuję. Proszę. Gratulacje, stary. Proszę. Przyjacielu. Dziękuję. Dziękuję, Arkadiu. Dziękuję. Mam złoto! Oddział Galanty.
Ostatnia kategoria. Dobra. Dwa wyróżnienia. Dobra. Łukasz Marczak, Ad Victorian i Daniel Pieńkowski, Bestie Chaosu. Łukasz Marczak. Chcecie się ogrzać do tego? Do... Dobra, chodźcie się ogrzeć. Daniel Pieńkowski, proszę cię bardzo. Komu jeszcze? O, jak Mojżesze. Dobra. Brązy. Rafał Skiba za Star Wars Shatterpoint 501. Bożydar Nowicki, Dark Angel HH Heroes. I Adam Budny za Pathfinders. Pathfinders. Gratulacje. Proszę bardzo. Adam Budny. Dzięki. Gratulacje jeszcze ode mnie. Srebro. Dosłownie srebro. Kacper Rafiński. Follow me. Gratulacje. 2 złota. Jarosław Drabek. Flawless Host Possessed. I Adam Hałoń, kumpel z podwórka. Dzięki w zasadzie. Ostatni raz. Została nam rzecz chyba najważniejsza. Nie mała. Najważniejsza. Mamy w tym roku Grand Prix zarówno Galantego, jak i Sznytki. W zeszłym roku tego nie było. Chcieliśmy też wyróżnić najlepszą pracę z kategorii Sznytki. I tutaj zaprosiłbym do siebie Bartłomieja Jana Brockiego za A Few Short Stories. I tu mamy wiosełko małe, nasze łódzkie. Krótkie, gratulacje! Krótkie, ale za to cienkie. Ale to było. Dzięki. Gratulacje. No i co? My nie mamy żadnych Demon Swordów, Slayer Swordów i innych takich swordów. Mamy za to duże wiosło. Pagaj. I dla Galantego ten pagaj ląduje do Piotra Pieścika za Morrigan. Gratulacje! Wiosło! Gratulacje! Dobrze. Eventu by nie było, gdyby nie mój wspaniały support, który zrobił ogrom roboty, bo bez nich po prostu nie dałbym rady, żeby to samemu ogarnąć. Obsuwa była i tak dalej, ale było nas tyle, że daliśmy radę to ogarnąć mimo wszystko. Także cały mój support. Zapraszam do przodu. Mianowałem jednego supportera jeszcze. Nie. Nie ma się zbiorem. Ostatnie. Sobie nawzajem się. Proszę wam bardzo. Dzięki. Ty masz idealnie pod ludzi wszystkich, którzy byli? Co? Imienne są, wiesz? Imienne są? Nie. Poczekaj. Już jest ostatnie rozdanie. Jeszcze chciałem żonę nagrodzić. Aha. Za wkład. Do domu. Dzięki. Czekajcie. Komu jeszcze mianowaliście? Ja nic nie zrobię. To nie ja. Wszyscy? Wszyscy? A dostała ta? To właśnie moja żona. Specjalnie podziękowania ostatnie. Ostatnie. Dla mnie najważniejsze. To jest taka moja prywata. Mieliście możliwość zobaczenia wystawy mojej żony, Dominiki. Chciałbym Dominikę zaprosić tutaj do siebie. Brawo! Proszę cię bardzo, dzięki. Gdzie? Dziękuję wam bardzo za obecność. I my chcieliśmy jeszcze. No. Bóbusz, tak. Tu by nie było, gdyby ci wszyscy fajni ludzie nie mieli się koło kogo zgromadzić. Dokładnie. Dziękujemy ci za to, że mogliśmy w jakiś sposób uczestniczyć w tym, co robiłeś. Dziękuję wam bardzo. No brawo, mówię bez was. Rób dalej. W przyszłym roku platyna. Dzięki mordy, dzięki. Dzięki.
Jeszcze dojdzie. Jeszcze jedno dojdzie, bo... Dobra, dziękuję, o Jezus. Dziękuję wam bardzo. To jest ostatni rok, gdzie robimy ten event tutaj w Stagrafie. No nie mieścimy się już, ewidentnie. Będę was informował, jak sytuacja w przyszłym roku będzie się rozwijać. No widzicie, pogoda nam nie dopisała i przez to nie możemy zrobić tego eventu do końca, tak jakbyśmy chcieli. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, mimo tych drobnych takich potknięć naszych, pojawicie się. Także dziękuję wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. Nie płacz, nie płacz. Dobra, płacz. I widzimy się na kontraście. Dziękuję wam bardzo. Możecie się rozejść. Jeszcze raz. Dobrze, witajcie. Ze mną jest Jakub. Jakuba chyba nie muszę nikomu przedstawiać, ale tak dla porządku, dla tych ludzi, którzy po prostu weszli sobie i nie wiedzą i przemyśleli, że będą sobie siedzieć i malować razem ze mną, a będą po prostu sami sobie malować. Opowiedz kilka zdań o sobie, tak żeby wiedzieli, po co my tu jesteśmy i dlaczego akurat ty tutaj dzisiaj ze mną jesteś, a nie na przykład Śniegu. Znaczy, najpierw to dzięki bardzo za zaproszenie. Chciałbym dzisiaj pogadać o Migawie. Jestem razem z chłopakami z EUDZ-u organizatorem naszej łódzkiej imprezy pod tytułem Migawka, konkurs malarstwa figurkowego. Jesteśmy po drugiej edycji sobotniej, to się odbyło teraz w sobotę, więc mamy jakieś tam już przemyślenia i wiem, jak to wyglądało. Dzisiaj mam nadzieję, że o tym porozmawiamy i trochę was zaciekawi, jak z naszej perspektywy to wyglądało i może jakieś fajne smaczki wyjdą z tego. Mhm. No i co? Ja nazywam się Jakub Małysa, Herkuba. Tworzę pod marką swoją brandową Raspberry Artu, jeżeli ktoś mnie nie kojarzy. No i tyle. I jeszcze w Łodzi tworzysz właśnie EUDZ Figures Crew, czyli takie wasze małe, to nie jest stowarzyszenie, nie? To jest po prostu wasze zgrupowanie, możemy tak powiedzieć, taki wasz mini klubik. Tak, znaczy, no tak, to jest klub taki otwarty na wszelkich malarzy figurkowych, którzy chcą dołączyć do jakiejś tam grupy i wspólnie tworzyć. Tworzymy w Stagrafie, Kryspin nam zrobił tutaj miejscówę, żebyśmy mogli się spotykać, robimy to raz w miesiącu. Grupa jest otwarta, tym bardziej jak teraz Stagraf jest powiększony, więc mamy w opór miejsca, więc możemy sobie spotykać się, gadać o malowaniu, wymieniać się doświadczeniami, zbierać się na kolejne eventy. No i ogólnie jest przyjemnie, sympatycznie, ludzie są zżyci, także jest fajnie. Zapraszam w ogóle, jeżeli ktoś szuka jakiejś takiej otwartej grupy w Łodzi, to serdecznie zapraszam, bo nie ma w ogóle podziału na poziomy, po prostu jesteśmy jedną wspólną grupą i fajnie będzie można podłubać, jeżeli ktoś się nie pojawił u nas nigdy, to zapraszamy. Od razu pojawia się pierwsze pytanie, będę tak po kolei sobie je czytał, będę je wrzucał. Nibla pyta się i bardziej podejrzewam, że dla wszystkich innych niż dla siebie, bo jest z daleka, ja to wiem. Czy trzeba umieć malować, by wstąpić do waszej grupy? Nie trzeba. Mieliśmy już takie osoby, które na przykład miały pierwszy raz figurkę w ręku, bo ktoś ją zaciągnął do nas na EUDZ-y i tak się spodobało, że już jest z nami dłuższy okres czasu i się co miesiąc pojawia i co miesiąc czegoś nowego się uczy, pokazuje nam swoje progresy, my gdzieś tam... Bo to też jest taka grupa, gdzie my ten feedback dajemy na bieżąco, rozmawiamy o tym. No, taka trochę grupa wsparcia malarska dla osób nowych, a nie tylko nowych. Ludzie z przeróżnym doświadczeniem i przeróżnym poglądem na figurki i na to, jak to może wyglądać. Także jeżeli ktoś jest chętny, serdecznie zapraszam. Zapraszam do nas na Discorda, na EUDZ Figures Crew Discorda. Tam jest więcej informacji, ewentualnie na Facebooku, ale to
grot gdzieś tam podkleisz to, żeby ewentualnie można by było przerzucić osoby zainteresowane. W opisie filmu będą linki, upewnij się, że będą. I drugie pytanie od razu od Adama Milczarka. Ja zacznę od razu od pytania, gdzie można zobaczyć prace wyróżnione i zwycięzców. I może od razu odpowiem, że będzie można je zobaczyć w piątek tutaj na tym kanale w materiale, który ja przygotowuję, ale też można na stronie Migawki chyba je zobaczyć. Tak, wszystkie prace wyróżnione i nagrodzone wylądowały automatycznie zaraz po rozstrzygnięciu konkursu, wylądowały na stronie internetowej, więc można wejść na łódzkomigawkę.pl i rzucić sobie okiem na wyniki. Nie wiem, czy jest to podlinkowane na mediach społecznościowych, powinienem to zrobić, ale chyba poczekaj, przez ja całe zaraz... wirowanie... Migawka 24, wyniki i ja tutaj podlinkuję ludziom wszystko. Super. Także będzie w komentarzu i przypomnijcie mi, żebym wrzucił też do opisu filmu. Zdarza mi się zapomnieć takich rzeczy. Dobra, okej. Więc ja teraz może zacznijmy od tego, że ja tak swoim okiem uczestnika szybciutko podsumuję, jak ja to widzę, a później ty będziesz mógł się na ten temat, wiesz, podbijasz piłeczki i powiesz co i jak. Może tak będzie chyba fajnie i ciekawie, bo będą dwie perspektywy dla tych, którzy też nie byli. A dla tych, którzy byli, może będą mogli się zgodzić lub nie zgodzić z moimi spostrzeżeniami. Przede wszystkim bardzo fajnie, że udało się powiększyć lokal w Stagrafie i dzięki temu więcej ludzi się mogło zmieścić, więcej prac się mogło zmieścić. Nie było takiego, pomimo tego, że był tłok, nie było takiego tłoku. To dziwne, co powiem, ale nie było wszystko tak na kupie. Nie był sklep z migawką, tylko ludzie przychodzili sobie przez ten sklep, wchodzili na migawkę, bo było mieście całe swoje pomieszczenie. To było bardzo fajne. I to były dwie części takie oddzielone. I była jedna przestrzeń, która była wasza, nie? W jednym miejscu sobie byli sędziowie, w jednym miejscu, w drugim miejscu były prace, w trzecim miejscu tam poczęstunek. I tak naprawdę, gdyby pogoda dopisała i można by było ten poczęstunek wynieść na zewnątrz, to można by było jeszcze więcej prac włożyć lub po prostu zwiększyć odrobinę miejsca, żeby było więcej miejsca, masą myślane. Ale pod tym względem super. Ja ogólnie lubię ten tłok, bo niezależnie jak duży lokal się wynajmie, jaki duży lokal się znajdzie, zorganizuje, zawsze będzie tłok w takich imprezach, bo ludzie lubią sobie postać, popatrzeć na te figurki i nie wiem, jak bardzo by trzeba było te figurki rozparcelować, rozciągnąć się w przestrzeni, żeby umożliwić większej ilości osób na raz obejrzenie i zwiększyć jakąś tą ekspozycję. To chyba trzeba było by stawiać po 20 figurek na jednym regale, po prostu, żeby to jakoś ogarnąć. Mamy pomysł, jak to zrobić, żeby ta ekspozycja była bardziej widoczna, bo faktycznie z racji małego lokalu, z racji tłumu ludzi, w ogóle frekwencja była, totalnie nas przerosła. I to chyba wszyscy wiemy, że na tej migawce, tej drugiej edycyjnej, ta frekwencja była ogromna. Może rzućmy liczbami, co? Ile, na zeszłej migawce było ile osób się zgłosiło i ile prac? Na zeszłej migawce było 94 uczestników, w tym oczywiście już juniorzy. Prac było 310. To jak na pierwszą edycję, to my byliśmy już w szoku, że tyle osób się pojawiło z taką ilością prac. Oczywiście te prace też były na wysokich poziomach, bo pojawiły się naprawdę fajne nazwiska, które gdzieś tam w internecie się wam pojawiają. Także było miło zobaczyć te prace na żywo w pierwszej edycji, a w drugiej edycji my zakładaliśmy wzrost mniej więcej 15, maksymalnie 20%. A tak naprawdę skończyliśmy na 140 uczestnikach. I na ponad 500 pracach. Nie mam jeszcze dokładnie podliczonego wszystkiego, ale z tych pierwszych list i z tego online'owego zapisu, później rejestracji, wychodziło, że było ponad 500 prac i 140 uczestników. Czyli teraz niech każdy ponad, z rodziną. Ponad 50% uczestników i prawie 50% prac wzrosło, nie? No tak, super. Tak. I teraz niech każdy przyjdzie z rodziną, z kolegą tam. Mi, jeszcze pytali się mnie ludzie, czy mogą przyjść z zewnątrz, zobaczyć wystawę. Po prostu zobaczyć, tak? Po prostu zobaczyć, nie wziąć udziału, tylko zobaczyć. No bo to jest taka jedna z nielicznych okazji, bo mamy tak naprawdę okazję na kontraście, zobaczyć modele, ale to trzeba być w Warszawie, a w Łodzi nic takiego nie było wcześniej, więc to jest kolejna okazja do tego, żeby zobaczyć multum prac i to naprawdę kozackich prac, bo ponownie nazwiska pojawiły się srogie. Ja bym powiedział, że nawet się nie spodziewałem części nazwisk, które się pojawią. I to jest mega miłe zaskoczenie, że część środowiska, które znam od lat, po prostu się zmobilizowało i przyjechało, żeby zobaczyć znowu się wspólnie w tym jednym wielkim kotle. Także to było super.
Także nas to totalnie przerosło. Totalnie nas to przerosło, jeżeli chodzi o ilość. I przez to zrodziły się te tłoki, tak? I za to oczywiście uderzamy się w pierś, no bo mały lokal, ciasnota, ciężko dojść do tej wystawki, żeby zobaczyć to wszystko. Mimo wszystko wyglądało to super. Ja byłem totalnie pod wrażeniem, jak już żeśmy w piątek ustawili wszystko, fotografie, to już na nas to zrobiło wrażenie, że wow, to jest progres, który zrobiliśmy z pierwszej edycji na drugą, nie? A co dopiero jak ci ludzie zaczęli się zjawiać w sobotę. I te tłumy, bo zaczęliśmy od 8 godziny, mniej więcej do godziny 11.30 przewidywaliśmy rejestrację, przedłużyliśmy ją o pół godziny, przez co też się oczywiście wszystko obsunęło nam dalej, no ze względu na to, że ludzie pisali, dzwonili, że on się spóźni, tamten przyjdzie później, a chcemy wychodzić naprzeciw ludziom, że faktycznie nie, dobra, okej, okay. To jest impreza koleżeńska, przyjacielska i wspólna, więc poczekamy jeszcze na te osoby, tak? No jasne. Tu tam na ostatni moment się jeszcze dopisywał, gdzieś tam system zawiódł, więc musieliśmy kogoś dopisać. Tego było dużo, ale to robiło taki fajny chaos, że było widać po prostu uśmiech na twarzach ludzi, że okej, okay, jest nas dużo, ale to jest super, nie? Mhm. Tak, definitywnie było czuć klimat. I powiem, tak od razu wrzucę taką anegdotkę, którą tam Kryspinowi opowiedziałem, że a propos osób, które przyjechały na tę imprezę i się pojawiły, tak pojawił się znikąd i no, oczywiście ty może się spodziewałeś, że ktoś przyjedzie i wiedziałeś, natomiast ja nie wiedziałem, że takie osoby przyjadą. I podczas całego nagrywania rozdania nagród, które nagrywałem, przepychałem się z dwiema osobami, znaczy na samym początku się przepychałem z dwiema osobami, żeby mnie nie zasłaniały czasem, nie? I cały czas odpychałem takiego jednego gościa po swojej lewej stronie, nie? I to był Karol Rudyk. gościa, którego podziwiam i uwielbiam jego pracę od lat po prostu. Teraz jeszcze wszedł tą całą kategorię tworzenia swoich skulptów i sprzedawania modeli. Bo chyba tego wcześniej nie robił, tak z tego co kojarzę, on tylko malował modele, ale mogę się mylić. No, że on sprzedaje. I wiesz, i po prostu w życiu go nie widziałem na żywo, no gdzieś tam może jakieś zdjęcie mi śmignęło i może bym go skojarzył, jakbym wiedział, że to, wiesz, to jest ta osoba. I tak, wiesz, ze dwa razy go tak, wiesz, no sorry, czy mogę się przesunąć, bo troszeczkę mi wchodzi już kadr. I później fajnie, że się pilnował, także Karol, wielkie dzięki, że twoja głowa się nie pojawiała w kadrze cały czas, że pilnowałeś siebie i dzieciaki. Natomiast wiesz, no tak trochę głupio, nie, tak przepycham jakiegoś gościa, przepycham go, a to Karol Rudyk, nie? Karolem to też śmiesznie, bo on przyjechał mi w piątek i prosił mnie, czy może, bo ze względu, że przyjechał z rodziną, z dzieciakami i tak dalej. My zazwyczaj takich rzeczy nie robimy, no ale też wiedziałem, jaka jest sytuacja i Karol mówi, czy mogę w piątek podjechać i zostawić od razu modele, żeby się już nie przepychać w sobotę. Ja mówię, no dobra, no i tak jesteśmy w lokalu, i tak rozstawiamy z ekipą, no to przyjeżdżaj. No i on przyjechał i wiesz, i się wita z całą ekipą. Ja wiem, no oczywiście Karola znam od lat. No to zbijamy sobie piątki, wiesz, tam każdy wita i mamy takiego... chłopaczka, który, wiesz, pierwszy jego konkurs, jest z nami w EUDZ-cie, bardzo się zaangażował, wiesz, dla niego to jest kolejna fajna jakaś rzecz, którą może zrobić dla środowiska. I co? I zbija tą piątkę z Karolem i ja się go pytam, ty, ale wiesz, z kim zbiłeś piątkę? A on mówi, nie wiem, a to jest Karol Rudyk. I gościa zatkało, nie? I właśnie to jest takie coś, że wiesz, że ci ludzie się pojawiają, nie? Że na takim malutkim konkursie, malutkim, no, przepraszam, że tak użyłem takiego słowa, ale takim, wiesz, jeszcze bez takiej renomy konkursie, no bo jeszcze budujecie tą swoją renomę, jakby nie było. No drugi konkurs, nie można powiedzieć, że macie renomę i jesteście niesamowitym wielkim konkursem, ale w mieście no jedyny budujecie to dopiero, tak? Budujecie tą swoją schedę, to się mówi, tak? Dobre słowo? To swoje lore budujecie, swoją historię. I przyjeżdża taka osoba, która no jakby nie było do pewnego stopnia, jak kilka jeszcze innych osób, które się pojawiły się w sobotę, są takimi naszymi środowiskowymi celebrytami, nie? Lub no też... są, no mieliśmy przecież tak, no samych sędziów, już nie wspomnę o samych sędziach, którzy to nazwiska same w sobie, bo mieliśmy Kasię Kachę Górską, Kasię Gutowską, mieliśmy Pawła Makucha z Monstroysa i Maćka Sadowskiego, do tego z gości mieliśmy Kamela, czyli Jarka Drabka, mieliśmy Natalię Oracz, która przyjechała, Krzysiek przyjechał, Kobalczyk przecież, Ania Machowska i jeszcze mogę tak wymieniać, bo ci no i na samym końcu, kto mnie najbardziej zaskoczył, ja patrzę, a tam Flameon stoi, nie? Flameon przyjechał sobie zobaczyć wystawę, także dla mnie to było coś fenomenalnego, no. Dobra, to ci powiem drugą anegdotkę, bo starałem się zabawiać też ludzi, jak już widziałem. Jak już zacząłem Flamona, to stwierdziłem, że nie omieszkam mu powiedzieć, że muszę zobaczyć twoją pracę w realu, bo zawsze twierdzę, że to Photoshop.
I rozmawiałem z nim na temat tego, jak długo mu tę pracę, schodzi mu robienie tej pracy, i pokazał tam tego elfa, którego dzisiaj wrzucił, albo wczoraj wieczorem wrzucił na media społecznościowe jeszcze już bardziej skończonego. Powiedział, że dwa elementy pancerza na tym elfie, gdzie robi non-metallic metal, zajęło mu około, z tego co słyszałem, 30 godzin. No. I pytam się, jak to robi. Warstwa po warstwie glazingu. Tak, i to jest... Widzę, że Mateo pisze, że faktycznie Mamikon też przyjechał, przyleciał, bo on przecież z Londynu specjalnie przyleciał na event do nas, także szacun w ogóle, że ktoś z zagranicy i to jeszcze, wiesz, z taką renomą chciał przyjechać do nas na event. No, jakbyście nie wiedzieli, kim jest szok. Jakbyście nie wiedzieli, kim jest Mamikon, to jeżeli śledzicie jakieś sobie grupki, stronki na Instagramie, to jest koleś, który robi te fajne memiki, że koleś siedzi smutny, nie wie co robić, dziewczyna go rzuciła i Mamikon go zaprasza, żeby malował Warhammera. Pierwsza klasa, wprowadzenie wargamingu malowania do mainstreamu przez memiki. Ja go... chyba wie. Co? O nie, nie mów, proszę cię. No, ja nie wiem, czy też tak słyszycie, że Karolar wie? Mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej, może zacznę, będę mówił wolniej, żeby internet nadążył. Dobrze, może inaczej, to może ja przestanę mówić, bo to tak naprawdę to ty powinieneś tutaj dużo mówić, bo to ty powinieneś ocenić. Ja jeszcze może tylko, co chciałem powiedzieć, moje ogólne wrażenia były bardzo pozytywne. Ja ogólnie lubię ten... konwentowy ścisk. Bardzo mi się on podoba i lubię tą atmosferę tego, że się przyciskamy i wszyscy się do siebie uśmiechają i tak jak powiedziałeś, jest ciasno, jest, wiesz, jest... czasami coś zawiedzie, no zdjęcie tam nie wyszło, jakieś tutaj coś nie poszło, tutaj jakaś obsuwa, ale wszyscy się uśmiechają, wszyscy jesteśmy okej, luz, chill, to jest konkursik, jest w porządku. Więc to jest bardzo fajne. Taka... Nie znasz tych ludzi, ale... od razu ich znasz. Wiesz, co chodzi. Takie wrażenie, takie... Ale to tak zawsze było na tych imprezach, wiesz, tym bardziej tych naszych, nie? Czy jak się jechało na Husara, czy jak, w tych dawnych czasach, czy jak się właśnie jeździ na kontrast, to tak naprawdę możesz nie malować figurek, być kolegą kogoś tam, kto maluje figurki, albo chcesz po prostu zobaczyć figurki i pogadać i tak naprawdę no już jesteś trochę swój, nie? Wchodzisz jak do takiej, wiesz, no przyszywanej rodziny trochę, nie? Tak, dokładnie. Możesz sobie z każdym porozmawiać. Nie miałem problemu z tym, żeby jak ktoś trzymał swoją pracę tam z paroma osobami, zamieniłem słowo, bo chciałem po prostu, wziąłem tą pracę w rękę, czy poprosiłem oczywiście, nie to, że wyrwałem, tylko poprosiłem o tą pracę, jak już tam trzymali, odbierali, to było bardzo fajne, że po prostu, o tak, masz, proszę, zobacz, nie? I tam, wiesz, parę pytań, kilka zdań sobie wymieniłem z tymi osobami. Nawet nie znam tych osób, nie pamiętam, wiesz, nie pamiętam, kto to był, nie pamiętam nazwiska, nie pamiętam twarzy, teraz nie pamiętam, ale sam ten fakt, że po prostu można podejść, pogadać z każdym praktycznie. No dobrze, no tak. To może teraz tak, drogi Kubo, może po prostu powiedz nam, zacznijmy od tych negatywów, żeby mieć je za sobą i żeby zapomnieć o nich i później skupić się już tylko na tych dobrych rzeczach i przyszłości. Ja nie mogę o nich zapomnieć, bo musimy usprawdzić. Ale ja nie chcę o nich zapomnieć. Chcę, żebyś się po prostu teraz, powiedzmy o nich, żebyśmy po prostu już sobie je tak, wiesz, wyrzucili z siebie, żebyśmy to zostawili za sobą i przejdziemy sobie do pozytywów i przyszłości. Więc teraz może powiedz nam, co tak naprawdę wam nie wyszło i co chcecie, nie poszło i co chcecie zmienić i jak chcecie to zmienić na przyszłość. Wczoraj puściliśmy ankietę, więc też mam nadzieję, że wszyscy się wypowiedzą. Ja już mniej więcej czytam wasze opinie i przede wszystkim cieszy mnie, cholernie mnie cieszy to, że bardzo wam się podobało i nie było tam takich punktów, które by sprawiały, że mam się martwić, że ten konkurs był niewypałem, chociaż w moim odczuciu gdzieś tam część rzeczy zazgrzytało i na pewno będę chciał to poprawić, to zaraz o tym opowiem. W każdym bądź razie w tych ankietach oczywiście głównie przeważał to, że po prostu lokal był za mały, tak? I my sobie zdajemy sprawę, że to była ostatnia edycja, którą mogliśmy zrobić w Stagrafie. Mimo tego, że uwielbiamy ten lokal i dobrze się tam czujemy i ten vibe jest no, mega fajny, tak? Tym bardziej, że to jest ogromny sklep tak naprawdę z chemią modelarską, bo głównie z chemią i fiksami. Więc nie dość, że można się pocieszyć fajnymi figurkami na wystawie, to można było zrobić zakupy. Z tego, co gadałem z Kryspinem, no to duża część osób skorzystała z tej możliwości, więc to była kolejny fajny punkt do programu tak naprawdę, że było to na miejscu. No ale niestety miejsce nie jest z gumy. No i tyle, co nam Kryspin powiększył ten lokal i tyle, co mogliśmy go wykorzystać. Od zeszłej edycji, tak. Od zeszłej edycji tak. Powiększył się lokal dwukrotnie. Tak, tak.
No i uważam, że wykorzystaliśmy go w 100% i już teraz to już nie jesteśmy w stanie przebić, a wiemy, tak, znaczy przypuszczamy, że impreza no po prostu będzie się rozwijać, tak? No przy tak ciepłym feedbacku od was i przy tak ciepłym odbiorze tej imprezy, bo usłyszałem mega dużo pozytywnych opinii, więc wiem, że wam się podobało. No jak wam się podobało, to pewnie zaraz Pocztą Pantoflową pójdzie dalej i ktoś tam żałował, że nie był na drugiej edycji teraz, że przyjedzie na następną i tak będzie dalej i się to będzie pchało do przodu. Ktoś tam komuś coś powie, może ktoś z zagranicy znowu kogoś przyciągnie. To się będzie rozwijać. My zdajemy sobie sprawę i musimy stanąć po prostu na wyżynach i trochę zmienić fundamenty konkursu. Mimo wszystko wiemy, że to może być trochę bolesne i trochę może być zmiana odbioru konkursu, ale no nie jestem w stanie na razie wam wszystkiego powiedzieć, bo sami jeszcze nie wiemy, jak chcemy, żeby to wyglądało. Czyli tak, przede wszystkim lokal. Będziemy szukać lokalu. Tak naprawdę ja już dzisiaj zacząłem rozglądać się za miejscem, które byłoby odpowiednie i też nic nie będę jeszcze zdradzał, bo dopóki nic się nie potwierdzi, to nie będę gdzieś tam nakręcał jakiegoś już hype'u, bo lokal musi być większy. Gdzieś tam celuję w dodatkowe jakieś atrakcje. Nie tak bogato oczywiście jak na kontraście, co jest super rzeczą na kontraście, no nie jesteśmy w stanie tego zrobić, żeby to było tak fajnie jak tam, ale będziemy starali się mieć coś innego. Może coś takiego, gdzie na innych konkursach to nie występuje, żeby też się troszeczkę wyróżnić, a może też przyciągnąć troszeczkę inną grupę malarzy. Zobaczymy, też o tym będę mówił, jak już coś mi się bardziej wyklaruje. No to dobra, no to mamy ten lokal. Następną rzeczą, która nam nie wypaliła, to była pogoda. To jest coś, o co się strasznie... Na to nie masz wpływu, nie? Ja wiem, że nie mam na to wpływu, ale ogólny odbiór konkursu jest później zaburzony przez coś takiego, nie? Trochę, wiesz, zaryzykowaliśmy, pierwsza edycja pokazała nam, że okej, da się radę w tą pogodę i tutaj była super pogoda wtedy i mega się fajnie siedziało na zewnątrz i cały ten event wypadł ekstra. Ale jedna rzecz, Kuba, przerwę ci na chwilkę. Właśnie spojrzałem w kalendarz, że ostatnia edycja była 13 maja, czyli była 3 tygodnie po tej edycji, tak jakby w kalendarzowo. Tak. A jak zerkniesz sobie na pogodę, co się będzie działo 26 i 27, czyli w ten weekend, 20 stopni będzie, więc gdyby po prostu nie trafiliście w pogodę i tyle, no nie trafiliście w pogodę, już. Ja wiem o tym. No tylko wiesz, głupią sytuacją jest to, że po prostu jako organizator razem z całą tą moją ekipą supportową każemy po prostu czekać ludziom na zewnątrz i to z opóźnieniem godzinnym. No ja was strasznie przepraszam za to, że musieliście wystać po prostu w tej pogodzie. No ilość prac nas przytłoczyła, pogoda nam nie dała wytchnienia, czas nam się przedłużył, wrzucenie zdjęć do internetu też bardzo nam się przedłużyło, więc siłą rzeczy no trochę zmarzliście, tak? No za co przepraszam po prostu. Ale wszyscy stali, chuchali na siebie w kupie cieple, jak to mówią. Bo dobrze, nie było tak źle, powiem ci szczerze, nie było tak źle. Natomiast na pewno było to mniej komfortowe niż stanie po prostu sobie gdzieś tam, o czym pewnie będziesz wspominał może, wiesz, po prostu w jakimś przyjemnym, większym lokalu, gdzie po prostu możesz sobie posadzić dupsko i po prostu sobie wypić kawkę, czy z termosu napić się herbaty, czy cokolwiek. No nie było to idealne, ale nie było tragedii. Poza tym ta impreza miała trochę taki charakter, jak to się mówi, taki, nie chcę użyć złego słowa, ale taki troszeczkę na hura, na wiesz, że tutaj jest przygotowanie, jest okej, ale tu jesteśmy tacy, kumple przyszli, po prostu pokazali swoje figurki i tak dalej. Więc trochę tego było, to nie jest taka wielka impreza w światowym formacie i tak dalej, że już są pewne jakieś oczekiwania od was, nie? Tak mi się wydaje po prostu, z mojej perspektywy. Ja przychodzę na taką imprezę, wiedziałem, że chciałbym, żeby było lepiej niż w zeszłym roku, ale nie oczekuję cudów, nie oczekuję, że wiesz, hostesy mnie przywitają na wyjściu, nie? I będą odbierały do niej modele. Znaczy wiesz, no spędziliśmy 4 miesiące przygotowań do tego konkursu i to takiego bitego, nie? Cała grupa była zaangażowana w to, żeby ten event powstał i jakby też cechujemy się tym faktycznie, że chcemy, żeby ten event był bardziej na luzie, był bardziej community friendly, że taki skupiający się na ludziach, a nie tak naprawdę na samych figurkach, samym tym konkursie, tej pogoni za tymi medalami i tak dalej. To jest ważne, ale to nie jest najważniejsze w naszym konkursie. My chcemy po prostu, żeby ta grupa ludzi spotkała się, miała możliwość pogadania i to jest tak naprawdę dla nas największe clue w tym wszystkim, więc wiem, że to wypaliło i z tego się bardzo cieszę, bo po prostu ludzie się cieszyli, że byli.
Dokładnie. Byli razem, byli tam razem, nie? Byli, wiesz, jak to się mówi, migawka 2024. Byłem tam. Tak, dokładnie tak, nie? No dobra, no to pogoda nam nie wypaliła, miejsce mieliśmy za małe. Mógł padać śnieg, pamiętaj, mógł padać śnieg w kwietniu. No nie, wiesz, było źle. Policja też przyjechała, także też był vibe, nie? O, wiesz, jedna rzecz, jeszcze by się przypomniał, wiesz, bo tak spojrzałem teraz na migawkę, na logo, wiesz, co było zajebiste i to mam nadzieję, że to będzie słychać podczas rozdawania nagród na samym początku. Bardzo fajnie w ogóle wyszło to, że miałeś mikrofon przy sobie, że ci wpiłem ten mikrofonik, bo było cię słuchać, jak już tak nadchodzisz, a jeszcze ci nie było widać. Będzie to widać na tym całym podsumowaniu. Tak, wiesz, przepraszam, wychodzisz i jest takie, nie pamiętam, o cholera, nie? I tak spojrzałeś na tych wszystkich ludzi, ja specjalnie się kamerą tak obkręciłem dookoła, żeby pokazać, ile ludzi stoi przed jednym małym, jakby nie było, sklepikiem, który organizuje konkurs malarski. To raz. A dwa, dlaczego powiedziałem o logo migawki, które widzę na górze. W momencie, jak żeś to powiedział, że chwilę po tym, jak ja się obkręciłem, słychać tramwaj, jak za nami przejeżdża, bo staliśmy przy torach. I słychać, jak przy nas przejeżdża tramwaj, który jest w logo migawki. Oczywiście migawka jest do tramwajów i autobusów w Łodzi, jakby ktoś nie wiedział, bilet miesięczny inaczej. I to jest tak, tak stwierdziłem, że to jest taki epicki moment. Wchodzisz, mówisz, że tak zajebiście jest tyle ludzi i przejeżdża tramwaj, który jest w logo. Ekstra, po prostu. No dobra, no to co? No to jeszcze z rzeczy, które nam nie wypaliły według nas. Na pewno ludzie mają zarzuty do zdjęć i ogólnie prowadziliśmy taki motyw dla waszej jasności, że dla osób, które nie były, nie? No nie mieliśmy możliwości zrobić prezentacji, nie? Prac nagrodzonych na ceremonii, więc musieliśmy jakoś z tego wybrnąć. Padło, jak żeśmy dyskutowali w naszym gronie tam organizatorskim, tym supportowym, co robimy, jak robimy, no musimy to wprowadzić, bo były zarzuty z poprzedniej edycji, że musimy to mieć i faktycznie chcieliśmy to mieć. No ale telewizor słabo, rzutnik nie ma jak, no nic nam nie przychodziło do głowy i jeden kumpel rzucił, zróbmy to QR-kodem na stronie internetowej. I to było, no jak taki po prostu strzał, ja mówię, to jest tak kurde kozacki pomysł. Każdy w telefonie może, nie? Sobie. Zróbmy to tak, jak właśnie mówisz, czyli wrzućmy do kopert QR-kody, wrzućmy na ściany QR-kody, niech każdy sobie zeskanuje. Ja na ceremonii tego nie widziałem, no bo było tak tłoczno, że ja nie widziałem, czy ludzie się patrzą w te telefony. Ja też chciałem przyspieszyć tą ceremonię, żeby nie marzli wszyscy. Ale z tego, co widziałem na zdjęciach, z tego, co za mnie ludzie opowiadali, to działało i to działało bardzo dobrze, więc super, super, że to wyszło. Jedyny zarzut był tego, że okej, zdjęcia były, więc mogliśmy sobie zobaczyć te poglądowe prace, które zostały nagrodzone. I czat, no ale jednak jakość zdjęć, no tak delikatnie mówiąc, była słaba. No musimy nad tym popracować. Musimy nad tym popracować bardzo. Ja wiem też, kim mogłem dysponować w supporcie i komu powierzyłem te zadania. Nie wszyscy ogarniają robienie zdjęć porządnie. Też softboxy nam do tego nie pomogły. Mogliśmy nawet równie dobrze robić to bez softboxu i wyszłoby to trochę lepiej. Trudno. Mamy to, co mamy. Ja postaram się trochę naprostować sytuację. Na stronie migawki znajdziecie, dajcie mi jeszcze chwilę, ale powrzucam linki do każdej mediów społecznościowych osób nagrodzonych, więc będziecie mogli sobie sfollowować daną osobę i zobaczyć tą pracę u niego w lepszych jakości zdjęć. Dla nas było najważniejsze, żebyście zobaczyli, czyja praca tak naprawdę zdobyła nagrodę, tak? Żeby sobie skojarzyć z tym, co widzieliście na sali po prostu, nie? Na sali, to co jest na stronie i kogo wyczytuję. No bo wiadomo, że po nazwisku też często nie jesteś w stanie stwierdzić, czyja to była praca. No dobra. No to nam kulało. Skulał nam czas, nie? Skulał nam czas i to dość mocno, no ale to mówię, to jest ze względu na to, że mieliśmy 500 prac tutaj w tej edycji. Ja sobie trochę założyłem, bo na zeszłej edycji zrobiłem klasyczny motyw typu trzyosobowy skład i mieliśmy tylko jeden skład wtedy. Okej, skład miał dużo roboty, ale dali radę, mówili, że było w porządku, więc okej. Na tej edycji założyłem, bo nie chciałem angażować zbyt dużej ilości sędziów w event. Chciałem ograniczyć tak naprawdę do minimum, ale takiego minimum, że moglibyśmy to dalej przesędziować wszystko, zakładając, że tam mieliśmy mieć wzrost tych 15-20%. No, okazało się oczywiście, że prawie dwa razy tyle to nie, ale tam 3/4 więcej, mniej więcej, no to mieliśmy tych prac na tym evencie, więc
No, trochę nas to przerosło na zasadzie, że wiedzieliśmy, że będzie obsuwa, nie wiedzieliśmy ile. Ja myślałem, że troszeczkę się nam to szybciej zrobi, ale nie do końca. No i zrobiliśmy tak z założenia, że mieliśmy dwa składy sędziowskie po dwie osoby. Zazwyczaj są po trzy, my zrobiliśmy po dwie. Gdzieś tam zaczerpnąłem języka od osób mądrzejszych ode mnie. Czy spotkali się z takimi rozwiązaniami? Niektórzy mówili, że tak i że to wypaliło, to zależy od składów sędziowskich. Ja mam wrażenie osobiście, że to wypaliło, że dwuosobowy skład sędziowski wypalił. Możecie mi dawać znać, czy według was też to zagrało, czy nie, bo sam jestem ciekawy waszego odbioru. No bo wiecie, to jest jednak jedna osoba mniej do burzy mózgów, jeżeli chodzi o pracę. Czyli już bardziej idziemy w preferencje tylko dwóch osób, nie trzech, nie? Więc możecie mi dać znać, co o tym sądzicie. Czyli tak jeszcze dla wyjaśnienia, czyli bo mieliście w sumie czterech sędziów, czyli każdy z... podzieliliście ich na dwie pary i każda praca była nie była oglądana przez czwórkę sędziów, tylko przez dwójkę. Czyli dwójkę. Po prostu, czyli że jak trafiłeś... Ktoś może zrobić taki zarzut, że trafiłem na tych sędziów, a nie na tamtych i pewnie dlatego mnie tak ocenili. No można by tak... To normalny zabieg na konkursach, czyli jak masz więcej składów, no to oczywiście, że wszystkie składy nie przeglądają ci wszystkich prac, tylko każdy skład powstaje co innego, nie? I tutaj zrobiliśmy tak samo, typu na przykład od razu powiem, co na przykład było sędziowane i kto sędziował, żebyście też mieli wgląd, bo z tego, co pamiętam, w parze z Maćkiem Sadowskim była Kasia Gutowska i ta para sędziowała... Sekunda, niech sobie przypomnę. Oddział, duży model i chyba... No mniejsze o większe. Okay. Mieli swoje kategorie. No już nie wchodźmy do tego. Mieli swoje kategorie, dobra, nieważne. Jakby ktoś był ciekawy, to ja później zobaczę na listach, bo nie pamiętam komu co przydzieliłem. Starałem się przydzielać tak, żeby pokryło się z preferencjami ludzi, którzy będą to oceniać, tak? Czyli na pewno chciałem na przykład Pawła Makuchę i Kasię, żeby oceniali mi dioramy, nie? Bo robią dioramy. Bo Paweł Makuch bardzo specjalizuje się w dioramach, w dużych pracach. Kasia na przykład w potworach i w pojazdach, więc też ich wrzuciłem w potwory i w pojazdy. Więc gdzieś tam musiałem podzielić preferencje sędziów, żeby mogli to jakoś ocenić logicznie, tak? No i co? No i moim zdaniem te dwuosobowe składy wypaliły, no ale mówię, ilość prac no przerosła, tak? I ja już tylko słyszałem i tylko pytałem chłopaków, gdzieś tam wypisując po koncie dyplomy, już w międzyczasie. Kaczka, nasz kumpel od, powiedzmy, tego IT zapleczowego, no to rzucał te zdjęcia na stronę w międzyczasie, my żeśmy tam sobie podawali nazwiska, tak jak komuś przekręciłem nazwisko, to przepraszam, bo to był chaos. Silverstar. Edytując ten materiał, ile razy usłyszałem to nazwisko, po prostu, no i Mamikon, nie? jak Mamikon ma na nazwisko? Powiedz. Kaczykian teraz. Kaczykian. Ale ja wiem, ja się śmieję, to są nerwy, to jest, wiesz, ta ekscytacja, ten pęd, wiesz, zrobić tego wszystko. Ale ja śmiałem się troszeczkę z tego zażenowania tego Silverstara, nie? Jak podchodził i tak, dobra, dzięki. Zupełnie przekręciłeś jego nazwisko. Ale bo to zabawne, to tworzy, wiesz, historyjkę, nie? To jest spoko. Historię. Znaczy, to jest pomylenie nazwisk, to jest standardem na konkursach. Sam jestem tego... doświadczyłem to na sobie, bo moje nazwisko Małysa bardzo często było mylone na innych konkursach, także to nie jest nic nadzwyczajnego. Mailisa, można by to przeczytać po angielsku. Mailisa. Nawet pamiętam, że jak poznałem Anię Machowską, to u nich na konkursie wtedy na... bo oni robili konkurs na Pyrkonie, to jak wychodziłem na scenę, to czytali Jakub Małyja, także i do tej pory gdzieś ten Małyja za mną chodzi. Ale to była śmieszna i zabawna sytuacja. Dlaczego nie? Dlaczego nie? No dobra, czyli tak, to mieliśmy tą obsuwę czasową i też trochę za późno poinformowaliśmy ludzi, bo faktycznie część ludzi było z dziećmi, część ludzi było z rodzinami, znajomymi i tak dalej, no i oni przyszli i czekali na tą ceremonię. Ale w sumie z tego co pamiętam, chyba tylko dwie osoby nie odebrały nagród swoich. Tylko tak, dwie osoby się nie pojawiły, reszta była na przykład, że mieli kolegę, który akurat musieli jechać i ktoś tam kolegę odbierał za nich. Tylko dwie osoby się nie pojawiły, nie podeszły po nagrodę, nikt nie podszedł po ich nagrodę, więc to chyba nie jest źle. Znaczy ja myślę, że też większość sobie zdawała sprawę, jak zobaczyła ilość pracy. No my nie byliśmy tego w stanie upchnąć już na tych schodkach, które mieliśmy, nie? Dużo było. Taki ogrom, nie? Że tam już chłopaki ścieśniali do maksymalnej. Ja mówię, cztery schodki nam wystarczą na ten konkurs, więcej prac nie będzie. No to tak się właśnie złożyło, że nie mieliśmy tego ustawiać, nie? Piąty schodek by się przydał. No jeszcze jeden by się przydał, nie powiem. No ale ten, fajnie, że ludzie wytrwali i mam wrażenie, że zrozumieli to, że mimo wszystko, że każe mi czekać jeszcze
ten chwilę czasu, że no dali radę, zrozumieli i okej, okay, jakoś to poszło, nie? Mhm. Ceremonia, no ceremonia też tak, ja trochę inaczej planowałem ceremonię, z większą jakąś taką troszeczkę pompą, z większą werwą, z jakimś Jakubowym stand-upem, coś tam, ale no ta pogoda i ten pęd tego wszystkiego i nieprzetrzymywanie ludzi, ja sobie po prostu musiałem przyspieszyć maksymalnie wszystko, co się dało, tak? Gdzieś tam ta policja w tle, która jeszcze mnie zestresowała, mówię, kurde, zobaczyli ten namiot i chmary ludzi zaraz nas tutaj zgarną, wszystkich rozproszą, nie? Mówię, po evencie, nie? Tak, bo dla kontekstu, to będzie chyba widać właśnie w tym nagraniu tej rozdania nagród, że nagle słyszymy, widzimy w światła radiowozu, który podjeżdża, i myśleliśmy, że do nas podjeżdża, tak jak Jakub mówi, że jest namiot, jakieś zgromadzenie, ktoś tam rzuci, o, nielegalne zgromadzenie, uhohoho. No. Ale na szczęście po chwili było słuchać, zostawcie mnie, po jakiegoś żula przyjechali pod monopolowy i no. Po prostu i było takie, uff, to nie do nas. Kwintesencja naszego takiego ludzkiego folkloru. Tak, ten żul powinien się jeszcze przetoczyć przed tobą, upaść i oni powinni tam skuć. I to by było takie... Mua. Ale ja nie pamiętasz, ale w zeszłym roku było podobnie, tylko że policja nie przyjechała, ale mieliśmy takich trzech delikwentów, którzy obok konkursu też tacy... słoneczko prażyło, a oni byli tak zrobieni, że tam już spali na tym murku. Także ja mówię, no folklor pełną parą po raz dwa, nie? Jak nagrywałem chyba z tym, z Pisarskim. Boże, z Pisarskim, dobrze mówię? Z Grześkiem nagrywałem wywiad, to oni właśnie leżeli na murku obok. No Łódź, chciałbym się powiedzieć Łódź kurwa, no, po prostu, no, cytując klasyka. No tak, no. Dobra, no to to, z takich ważnych, poważniejszych rzeczy, to chyba tyle tak naprawdę. Były jakieś takie zgrzyty, typu wprowadziliśmy ten nasz system, bo już trochę dyskusji też już widziałem, gdzieś tam też już zacząłem udzielać, tłumaczyć, jak to według nas miało wyglądać i gdzie musimy jeszcze to poprawić. Wprowadziliśmy coś takiego jak promote team, to były trzy osoby spoza składu sędziowskiego, tutaj sędziowie nie mieli w ogóle nic do rzeczy. Chciałem to zrobić tak, żeby nie obciążać dodatkowo robotą jeszcze sędziów, tylko wyznaczyć trzy osoby z zaufanego takiego swojego grona, która przejdzie się i wiem, że mają jakieś pojęcie i takie po prostu powiedzmy większe już na temat malowania fiksów i mają tą estetykę gdzieś tam przed oczami, oglądając pracę. No to puściłem ich przed oceną sędziowską, aby wyciągnęli tylko z tej niższej kategorii, czyli z tej naszej sznytki, z podstawowego poziomu, aby wybrali najmocniejsze takie bomby, takie typowo trochę eksploitujące system i trochę przeginające no, ten poziom, żeby automatycznie wrzucić go wyżej. My to nazwaliśmy roboczo, które już tak przyjęło u nas level upem, i wręczaliśmy, też żeby nie było, wręczaliśmy coś za to, bo też tam były jakieś zarzuty, że nic za to nie było. No nie, znaczy była okolicznościowa karteczka, nie chcieliśmy dawać medalu za to, bo to już było za dużo rozdawnictwa medalowego i tak dalej, i tak dalej. Wręczaliśmy taką małą karteczkę, taką a la wizytówkę. Ja tu mam chyba nawet tutaj, więc pokażę wam na szybko. O, było coś takiego, o ciach. No i co? No i do tego była fajna wlepeczka na model, to było level upowane i to było brane później pod uwagę sędziów już w ocenie wyższego poziomu. Więc to mogło coś to być, ale nie ktoś nie mógł się, że tak powiem, prześlizgnąć i wygrać sobie sznytki tylko dlatego, że tam się zgłosił, bo ktoś najpierw go popchnął do galantego, tak? Tak, dokładnie tak. I tutaj... nie braliśmy pod uwagę, czy ktoś się na to zgadza, czy nie. To w regulaminie nie było tam mniej więcej powiedziane. I też no może tak być po prostu. Taka jest opcja. No musimy, no bo też sami widzicie na konkursach, jak bardzo ten poziom między sznytką, czyli tym podstawowym, a tym masterem, jak on się zaciera, nie? Często jest tak, że nie wiesz już, gdzie się do końca wrzucić, więc ktoś cię musi albo sforsować i wrzucić na siłę, bo widzi, że jest to praca za mocna, albo wiesz, no, są też ludzie, którzy mogą, przypuszczam, gdzieś tam, wiesz, jak sobie zakładam, są różne osoby, mogą eksploidować strasznie ten regulamin i gdzieś tam szukać tej luki, że on się wystawi tu zdobędzie złoto, no i to jest też takie przeświadczenie, że
no, ciulowo dostać wyróżnienie w masterze niż złoto w standardzie. No nie. Wyróżnienie w masterze jest więcej warte niż złoto w standardzie. I tego się cały czas ludzie muszą nauczyć. Tutaj my zrobiliśmy ten level up i postanowiliśmy, że ten level up będzie więcej warty tak naprawdę niż złoto w standardzie. Więc to jest tak naprawdę, no mówię, pilotażowy program. My chcemy nauczyć trochę ludzi, że musimy przerzucać trochę już na siłę te prace, bo musimy zrobić miejsce dla tych osób, które gdzieś tam zaczynają to konkursowanie, jeszcze nie czują się za dobrze w wyższym poziomie, nie chcą jeszcze tam być, albo po prostu nie wiedzą jeszcze, jak to konkursowanie wygląda. A nie możemy zniechęcać większej ilości osób, kolokwialnie mówiąc, słabszych, czy tam na niższym poziomie po prostu, mniej doświadczonych, na rzecz tego, żeby ktoś forsował złoto w standardzie. Jasne, jasne. Tym bardziej... Logiczne, nie? Tak mi się wydaje. To jest bardzo logiczne, jeśli to zostało dobrze przedstawione. Dobrze by było jeszcze tak na przyszłość może graficznie to ludziom przedstawić, w sensie takim, że wiesz, dostałeś wyróżnienie w 3C, trzy poziomy i później nad tym jest wyróżnienie w masterze, w galantym, że ono jest nad złotem, żeby tu ludzie widzieli, że to są poziomy. To jest, tutaj zaczynasz sobie przygodę z malowaniem, możesz się wrócić gdziekolwiek, ale złoto, i tak jak powiedziałeś, że wyróżnienie w galantym jest lepsze, bardziej wartościowe niż złoto w sznytce, żeby to, wiesz, wizualnie im pokazać, bo i wiesz, ja to osobiście mam taki problem przy ocenianiu ludzi w firmie, jak ja pracuję, więc ja doskonale rozumiem, że ludzie czasami nie widzą tego, co, że lepiej być najgorszym. To teraz źle zabrzmi, ale lepiej być najgorszym z najlepszych niż najlepszym z najgorszych. Tak? Tutaj w tej sytuacji, no wiadomo, ta ocena w poziomie galantym ktoś cię wyróżnił. Sędzia zauważył twoją pracę, zauważył coś zajebistego w twojej pracy. Może jeszcze nie na złoto, nie na srebro, nie na brąz, ale tu jest potencjał, wyróżniam cię, tak? Gdzie w sznytce oczywiście mogłoby to zdobyć złoto bez problemu, z palcem w nosie, ale no czy wolisz to złoto w sznytce, czy jednak to wyróżnienie w galantym? To zależy od osoby, tak? No tylko my też musimy jakby trochę zadbać o nasz konkurs, nie tylko patrząc na to, że ta osoba będzie chciała zdobyć to złoto i tylko tyle, tak? My musimy spojrzeć na szerzej, na tych ludzi, którzy są poniżej tego złota, ale też chcą rywalizować o medale tak naprawdę, nie? A później ja słyszę zarzuty i to nie tylko na jednym konkursie, bo to na innych konkursach jest tak samo. Mieliśmy to po kontrasie, tą rozmowę też z Michałem kiedyś, że to jest nie do uniknięcia. Wiesz, jak to się mówi... Nie masterowanie systemu, tylko to takie, wiesz, no, ślizganie się po systemie może, nie? Też to tak nazwę nieładnie. Ślizganie się po systemie jest nieuniknione. Niektórzy robią to świadomie, niektórzy robią to nieświadomie zupełnie. Po prostu nie wiedzą, jak wartościowe jest ich malowanie. I nie ma znaczenia, jakim konkursie, nie unikniecie tego. Możecie to zminimalizować, zredukować tą skalę tego, ale nie wyeliminujecie tego, nie? Nie, znaczy nie staramy się tego wyeliminować, bo nie jesteśmy w tego w stanie faktycznie, tak jak mówisz, tylko no musimy znaleźć jakieś, nie wiem, takie małe remedium, które pozwoli zrobić miejsca trochę więcej dla tych osób nowszych, tak? Albo zaczynających. Czekaj, nie? Ja się odniosę tylko do komentarza Michała. Tak, ja wiem, że to nie jest najlepsze określenie tego, ale czy lepiej być najlepszym z tych słabszych troszeczkę, bo to najgorszych tutaj źle to zabrzmiało. Oczywiście, że tak. Dlatego powiedziałem, że to nie jest najlepsze porównanie, ale po prostu takie rzeczy mi tylko przypomina się. Oczywiście, że sznytka nie są najgorsi, no, czy gorsi w ogóle. Nie, to jest zupełnie inny poziom. Tylko po prostu z tego niższego, czy lepiej być najlepszym z tego niższego poziomu, czy zostać wyróżniony w tym zajebistym poziomie, nie? Mi ogólnie nie zależy na żadnym osobiście na przykład, bo mnie ucieszyło w ogóle jakiekolwiek wyróżnienie w pierwszej edycji, natomiast no, różni ludzie są, nie? Różni ludzie są po prostu i to tego nie unikniemy. Także tu mieliśmy zarzut, że to nie do końca tak zagrało, jak powinno. Ja dałem chłopakom wolną rękę, nie chciałem się mieszać do tego i też nie chciałem wmieszać w to sędziów, więc oni wiedzieli, na co się piszą, oni wiedzieli, że ewentualne baty zbiorą oni za tą ocenę. Nie, baty zbierzesz ty, bo ty jesteś organizatorem. No. Tak, ale jakby wiesz, to ja dostaję to, że promote team nie dał rady albo nie dowiózł, nie na tej zasadzie. Tylko nie miałem przeczucia takiego, że nie dali radę, miałem wrażenie, że było ok, chociaż ja osobiście pewnie jak byłbym w tym składzie, to pewnie bym parę rzeczy jeszcze przerzucił. Chłopaki podchodzili do mnie, oni jeszcze sami nie wiedzieli, wiecie, to był pilotażowy program tak naprawdę, oni też jeszcze do końca nie wiedzieli, jak mają to ugryźć. Teraz są trochę mądrzejsi, więc w przyszłym roku będzie lepiej.
Więc przerzucili 3 prace i tak naprawdę mieli trochę farta, bo nie musieliśmy się tłumaczyć, bo te 3 prace zostały później zgratyfikowane, nagrodzone czymś tam w tym wyższym poziomie. Więc siłą rzeczy nie musieliśmy się tłumaczyć, ale jeżeli by taka sytuacja była, to pewnie byśmy musieli gdzieś tam wytłumaczyć, dlaczego tak zostało zrobione. No. I to było takim drobnym mankamentem, moim zdaniem, który gdzieś tam musimy jeszcze usprawnić. Do doszlifowania, nie? Bo to nie jest idealny ten motyw, taki przerzucania prac. Co jeszcze z takich rzeczy? Niech sobie przypomnę na szybko. To... Nie wiem, może wy macie jeszcze jakieś rzeczy, które widzieliście, które wam zazgrzytały, to ja też od razu odpowiem na pytania, nie? Ja tylko w takim razie ja powiem, że mi się bardzo podobało, jedna rzecz mi się podobała i do usprawnienia na przyszłość, nie, że w momencie, kiedy rozdajesz nagrody, było bardzo fajne to, że wiesz, ci wszyscy ludzie podchodzili, oczywiście się witali, ale bardzo fajnie by było, gdyby, no nie wiem, właśnie zastanawiam się, jak to zrobić, bo mając ekran za sobą, można by to było fajnie synchronizować, że pokazuje się osoba, pokazuje się nagroda, jest tam, wiesz, że na przykład, nie wiem, no, że zdobyła brąz, czy srebro, czy coś, pokazuje się jej praca i można, dla takiego posterity, na pamiątkę, można by takim osobom strykać fotkę, czy w ogóle zostawić je na takim podsumowaniu, jak ja tam będę kręcił, że wiesz, jest osoba, twarz, nagroda, ich praca. Taki monitor, telewizor by się tam przydał, bo to jest bardzo fajna opcja. Ale nie mieliśmy możliwości. Tak, no wiemy, tylko mówię, że na przyszłość, nie? Że to by było fajne, to było już takie, wiesz, o Jezus Maria, zajebiście, bo sądzę, że na niewielu konkursach tak jest, nie? Ja ci powiem, jak to wygląda na przykład na SMC. Mhm. Tam co prawda na Telebimie masz imię, nazwisko i praca i oczywiście co dostaje i wtedy wychodzą wszyscy i na scenie wszystkim się robi zdjęcie. Mhm. Tylko wiesz, ta ceremonia też trwa dłużej, nie? Przez to. No tutaj nie mieliśmy ani ekranu, ani niczego, więc tak naprawdę czytane było nazwisko, tytuł pracy i tak zrobiliśmy progres, czytamy tytuł pracy i wpisujemy tytuł pracy na dyplomach. Także tutaj mogliście ludzie zobaczyć po prostu na telefonach, jaka praca po wyczytaniu całej kategorii, bo też nie było, żeby nie było sneak peek od razu, po wyczytaniu całej kategorii, odebraniu wszystkich medali z danej kategorii, no to wtedy było kaczka odpalaj, ziomek nasz odpalał i wtedy była odświeżona strona i każdy mógł sobie skanował wcześniej QR kod i od razu sobie wchodził i sprawdzał, jakie prace zostały nagrodzone. Mamy pytanie, Jakubie. Od Marcina. Czy nie było za mało medali w stosunku do ilości prac wystawionych? Jaki był procent prac nagrodzonych versus wyróżnionych? Założenie było takie, że wyróżnione prace, na pewno w większości kategorii prosiłem sędziów, aby były wyróżnione po dwie prace, minimum dwie prace, minimum, maksimum tak naprawdę, tylko że wiem, że chyba w jednej nie dali jednego wyróżnienia, tak, a w jednej dali jedno więcej, nie? Musiałbym to sprawdzić. Jeszcze mówię, statystyki nie przeprowadzałem, jeszcze nie sprawdzałem tego wszystkiego, więc będę na spokojnie to musiał ogarnąć. Na pewno było tak, że dali jedno wyróżnienie tylko w kategorii. Wiem to na pewno, bo oglądałem to 6 razy, ten materiał. No właśnie, w jednej kategorii było tylko jedno wyróżnienie. Nie kojarzę trzech wyróżnień, ale na pewno kojarzę jedno wyróżnienie. Tylko. Okej. Okay. W każdym razie to był jeden z punktów, który ja pamiętam poruszałem sędziom, żeby faktycznie wręczali po dwa wyróżnienia. Tego nie mieliśmy też w zeszłej edycji, ja chcieliśmy też nagrodzić te osoby, które nie dostaną tej naszej migawki właśnie dodatkowym medalem wyróżniającym. I uważam, że to było ok. Jak najbardziej zostajemy przy tym rozwiązaniu na 100%. Ale czy było za mało medali? Nie wiem, to powiem ci tak, Marcin, ja jeszcze nie sprawdzałem tego, z chęcią to sprawdzę, czy nie było tego za mało. Na pewno wiesz, ilość prac nas przerosła i zakładana ilość medali, którą my mieliśmy, bo my mieliśmy faktycznie ograniczoną ilość medali, którą ja gdzieś tam sobie założyłem. Nie tak jak ja mówiłem ostatnio mylnie na streamie u Mateo, że na kontraście jest limitowana ilość medali. Nie, na kontraście nie ma limitowanej ilości medali, u nas była. Bo też sobie coś założyłem, że ileś trzeba tego wyprodukować tak naprawdę, bo jednak te medale, one co roku są nowe, co roku nowe robimy, tym bardziej, że też troszeczkę inaczej zrobiliśmy te medale. Co też możecie mi powiedzieć, czy wam się podobają takie, które były wcześniej z podstawką, czy takie na smyczy, to też jest, wiecie, estetyka, ale fajnie wiedzieć, czy wam się to podobało, czy nie.
Także mówię, muszę to sprawdzić. Mnie się wydawało, że nie było rozdawnictwa takiego dużego, przez co dla mnie to było ok, ale jakie jest wasze odczucie? No to musicie mi powiedzieć. Mhm. To ja zadam teraz takie bardzo trudne pytanie i ono zawsze w mojej głowie się pojawia po każdym konkursie, po tym jak widzę i przepraszam cię, Kuba, że to będzie trudne pytanie. Dawaj. Jako osoba, która szczególnie w sytuacji, kiedy ograniczacie ilość nagród. Widziałem to, no tak jak mówię, pracowałem nad tym materiałem, więc widziałem to chyba 6 razy całość, więc widziałem te same nazwiska w kółku pojawiające się z innymi pracami, więc ci ludzie musieli wrzucić 7-8 prac do całego konkursu przez wszystkie kategorie. I w momencie, kiedy ograniczacie ilość prac, czy to nie myślisz, że to może źle wpłynąć na ludzi, ich motywację, że tak rzucam taką myśl tylko, nie? Że cały czas ci sami, no, mam ikonach wyczytywać chyba 6 razy. Tam Norberta jakiegoś też chyba z 5 razy. Była osoba jeszcze tam, któraś też wielokrotnie, bo były takie osoby, które po 4-5 razy wychodziły i nawet się z tego do pewnego stopnia śmialiście, że o Jezu, ile tych smyczek dostaniesz, nie? Rzucam tylko temat, ja wiem, że to może być trudne pytanie i to nie jest komfortowe pytanie, ani dla ciebie, ani dla Michała jako organizatora kontrastu. Jak podchodzisz do takiego czegoś, bo to wydaje mi się, że to może demotywować ludzi, którzy chcieli, a jeszcze dodatkowo ograniczyli się, bo już, wiesz, gdyby oni wychodzili 7 razy, ale tych nagród jest od cholery, no to pół biedy. Ale ograniczacie ilość nagród i jeszcze z tych nagród ileś, te konkretne osoby zbierają no, procenty jakieś już, procenty. Rozumiem ten zarzut i gdzieś tam też miałem faktycznie, że o Jezus, kolejny znowu ta sama osoba wychodzi. I to samo miałem przemyślenie po kontraście poprzedniej edycji, że faktycznie na przykład dane osoby wychodziły za dużo i tutaj kontrast wyszedł troszeczkę z inicjatywą taką, że zmniejszenie ilości kategorii i wrzucenie większej rzeczy do jednego worka też ograniczy ilość rozdawnictwa, co jest fajne. My troszeczkę, nasz konkurs, ja nie chciałem go budować w taki sposób, żeby był kalką kontrastu. Troszeczkę chcieliśmy zrobić coś innego, więc my poszliśmy bardziej ten jednak taki schemat Golden Demonowy gdzieś tam. Oczywiście bez tego systemu, Golden Demon nie ma oczywiście systemu Open i innych tam różnych tego, że możesz wystawić dwie prace, ale sam zamysł, gdzieś tam ja się kierowałem tworząc ten konkurs tym systemem Golden Demonowym mimo wszystko, nie? Więc na Golden Demonie też to masz, czyli też może ci wychodzić jedna osoba w 3, 4, 5 kategoriach. Ja wiem, że to może być demotywujące, zdaję sobie sprawę. Nie jesteśmy w stanie tego tak naprawdę wyeliminować, czyli co, ja mogę, staram sobie wyobrazić sytuację, jakbym miał to rozwiązać, czyli... Mogę powiedzieć jak, ale to nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie. No dobra, zaproponuj, no bo ja jestem ciekawy twojego punktu widzenia, bo to o tym, po to tu jesteśmy, żeby rozmawiać, jasne. Nie? Ja myślałem sobie, bo myślałem o tym chwileczkę, i bo to już znowu, tym bardziej, że to się powtarza już któryś raz na niezależnie który konkurs malarski. Znaczy ja ogólnie jeżdżę tylko na 2, na kontrast i na migawkę, ale to jest moje ograniczone doświadczenie. Wpisowe jest 30 zł, możesz wystawić 3 prace. Jeśli chcesz wystawić kolejne prace, musisz zapłacić dodatkowe pieniążki za to. Buduje to dwie rzeczy. Ja wiem, to jest tylko taki luźny pomysł. Powoduje to dwie rzeczy. Ludzie, którzy nie są pewni tego, jak ile mogą wrzucić pracy i ile wiesz, bo tutaj się nie wygrywa pieniędzy, więc to jest tak naprawdę pieniądze wrzucone w konkurs są, nie? Tak naprawdę, no bo nie dostajesz wartości chyba pieniędzy, no, możesz nie dostać wartości, wiesz, tak jakby chcieli wycofać sobie tą kasę w nagrodach. Więc taka tylko moja myśl, pewnie nie jakaś idealna w żaden sposób, ale za wrzucenie kolejnych prac i wiesz, bo każda dodatkowa praca to jest dorzucenie pracy dla sędziów. Każda dodatkowa praca sędziów to jest wydłużenie czasu, potencjalnie w pewnym momencie trzeba będzie może ludziom zapłacić za ten czas w jakiś sposób, albo im jakoś wynagrodzić ten czas, że tam są, siedzą, różne rzeczy. I to po pierwsze by to ograniczyło do pewnego stopnia zasypywania, bo ja wiesz, słuchaj, tak naprawdę ja mogę przyjść na migawkę edycja trzecia i wystawić ci 40 prac. Co mnie powstrzymuje? Nic. No powstrzymuje cię tylko regulamin, że możesz maksymalnie do danej kategorii wystawić 2 prace. Dobrze, wystawię jak w każdej kategorii. Kategorii jest galanty, sznytka, w każdej po 5, to jest 10, 20, 20 prac, nie? No ale to też nie ma... Wie, po prostu chodzi mi też o to, żebyście wy mieli z tego też... z jednej strony, żeby ludzie nie wystawali wszystkiego, bo
były prace, które wiem, że dla kogoś może były no, super pracami i ich, wiesz, życiowym osiągnięciem, natomiast czy one się nadawały na konkurs w tym momencie, szczególnie, że tam widziałem niektóre prace, które, dobra, ja jestem, nie będę oceniał, bo ja nie jestem jakimś super malarzem, więc nie mi oceniać, ale ludzie może by się zastanowili dwa razy, co chcę naprawdę wystawić i czym chcę się pochwalić, nie? I wtedy idziesz z tą pracą i stoję z bo tak to inaczej jest trochę strzelanie w ślepo. Tak mi się wydaje, może być takie, wiesz, właśnie znowu ślizganie się po systemie, nie? Że strzelam ślepo, gdzieś tam trafię, nie? Rozumiem twój punkt widzenia, znaczy mnie się nie do końca to podoba, w sensie, no... Myśl na myśl, nie? Po prostu tak mi pierwsza myśl, która mi przyszła na myśl. Branie jakichś tam dodatkowego cashu za wstęp i w sensie do danej kategorii, zostawienie prac, jakby to totalnie nie, mnie się to nie podoba. My ogólnie się zastanawialiśmy, czy robić wpisowe na tą edycję, ale po prostu no, chcemy rozwijać nasz konkurs, a nie mamy żadnego finansowania jakiegoś tam z miasta czy czegoś, więc staramy się to własnym sumptem też, nam tutaj pomagają niektóre osoby, za co jesteśmy ogromnie bardzo wdzięczni, więc no nie, jakby te finanse nie są dla nas aż tak bardzo fajną rzeczą, bo wiem, że niektórym na przykład może to boleć, nie? O, coś tam urwało Kubę. Halo, halo, Kubo. Halo, halo, Mietku. Dajcie mi znać, czy wy mnie słyszycie, czy to tylko z Kubą jest problem. O, halo, halo, czekaj, masz jakiś problem z internetem chyba. Takie mam wrażenie. Dobrze, dajmy Kubie chwileczkę, bo może coś tam się przykrztusi. O, internet. Może teraz? Tak, teraz jest, chyba cię słyszymy, troszeczkę gorszej jakości obraz jest, ale... Mi wiedzieć się internet, dlatego czasami cię słyszę, czasami cię nie słyszę, nie? Aha. Ale próbujemy tak jak jest. Dobrze, mamy pytanie. Mamy pytanie od Arbala. Możesz powiedzieć więcej o kategorii Diorama? Jakie było założenie tej kategorii? Wiem, że była ona opisana w regulaminie. Niektóre prace to był bardziej storytel niż Diorama. Z Dioramą... No, ja tutaj jakby totalnie nie narzuciłem sędziom, jak oni mają do tego podchodzić, jak oni mają to oceniać, więc to zostało totalnie w gestii sędziów. Akurat przy dioramach mniej więcej wiem, jak to wyglądało, ponieważ sędziowie mnie zawołali, aby ustalić jakąś wspólną linię frontu. I wspólna linia frontu wyglądała tak, że głównie cechowaliśmy się historią, nie techniką. Czy to wypaliło, to każdy niech sobie sam już oceni, czy według niego dane prace były bardziej nasiąknięte historią, czy techniką. Takie zostało podjęte jakby decyzje w gronie sędziowskim i razem ze mną. Ja to przyklepałem, powiedziałem ok, możemy do tego tak podejść. Na pewno było tutaj zawirowanie, to trzeba bardziej doprecyzować i Arbalu, zgadzam się z tobą w 100%, że mogło to być mylące i też osoby, które później patrzyły na przekrój prac na wystawie, mogły mieć mieszane uczucia co do tego. No mam nadzieję, że to nie rzutowało oczywiście na całym konkursie, broń Boże, nie? Ale wiemy, że to jest do poprawy. To jest jeden z punktów, który jest do poprawy. Okej. Okay. No słuchaj, nie trafisz ze wszystkim. Jak chcesz prowadzić nową kategorię, chcesz to jakoś ogarnąć. Wiesz, no masz doświadczenie w innych konkursach, pewnie ktoś może powiedzieć, no powinieneś już to wiedzieć, ale to inaczej jest coś robić samemu chyba, a inaczej jest być uczestnikiem, nie? Wydaje mi się, że to jest zupełnie dwa inne światy, nie? Decydowanie o tym, co i jak ma być. Dobrze. Patrzę jeszcze, czy nie ma żadnych pytań. O, tu widzę, że Michał napisał, na kontraście Remedium na takie sytuacje ma być także formuła displayu. Tak, i tutaj też się odnoszę od razu do tego, na kontraście jest display i tutaj cała ekipa... I diorama, tak? Czyli będą dwie kategorie, diorama i display, tak? Nie, to było odnośnie tego, że mówiłem, że rozdawnictwo, jak było rozdawnictwo medali, nie? Aha. Że na kontraście Remedium na to jest właśnie kategoria displayu i mniejsza ilość kategorii. No u nas jest większa ilość kategorii, ale nie robimy displayu. Z założenia ja nie chciałem mieć tego displayu, dlatego oceniana była jedna, nagradzana była jedna z dwóch lepszych prac wystawionych w danej kategorii u danego uczestnika. Mhm.
Nie chciałem już tutaj robić zawirowania displayowego, tym bardziej, że mieliśmy większą ilość kategorii niż w zeszłym roku, więc już bardziej się rozdrabniamy. Część osób pasuje to, że jest więcej kategorii. Część osobom może nie pasować to, więc chcieliśmy, żeby nasz konkurs nie był kalką, tak jak mówiłem, więc jednym będzie pasować schemat, w którym podąża się na kontraście choćby, a jednym będzie bardziej pasował taki golden demonowy, czy tam nasz, gdzie tych kategorii jest więcej i to jest normalne. I to nie jest nic złego, tylko każdy ma po prostu jakieś swoje preferencje do takich rzeczy. No to jest, mówię, stary, zaciągnięty styl husarowy, golden demonowy, gdzie kategorie były właśnie takie, jakie były u nas. Czy będziemy je rozwijać dalej? Nie wiem. Będziemy to dyskutować, czy jeszcze jak coś wprowadzić, ale moim zdaniem ilość kategorii na ten moment jest ok. Zastanawialiśmy się nad kategorią historyków, ale uważamy, że nie mamy sędziów, którzy specjalizowaliby się w tak, moim zdaniem, to jest moje zdanie, nie mamy sędziów, którzy by się specjalizowali w historykach, którzy mogliby to spoko dobrze ocenić. Tym bardziej, że mówię, to jest w sklepie, który sprzedaje bitewniaki, fantazy, science fiction. Więc ja cechuję się tym, że trafiamy do ludzi, którzy malują fantazy, science fiction. Jeżeli ktoś chce wystawiać historyki, a były historyki, i to było super. Kilka prac, było kilka nawet dobrych prac. Nie dość, że były, to jeszcze zdobywały nagrody, więc fajnie. Ale dyskutując z ekipą całą, nie chcieliśmy wprowadzać tej kategorii historycznej u nas. Fajnie, że jest to na kontraście. My z tego zrezygnowaliśmy. Czy to dobrze, czy niedobrze, czas pokaże tak naprawdę. Jeżeli ludzie będą chcieli, no to może będzie tak, że faktycznie to wprowadzimy. Na ten moment po prostu widzimy większe zainteresowanie, tym bardziej, że w Polsce trochę więcej maluje się figur fantazy niż historyków, a celujemy jednak w tych uczestników z Polski. To mam nadzieję, że to, co teraz właśnie powiedziałem i wytłumaczyłem, dlaczego tego nie ma, to jest zrozumiałe i akceptowalne dla większości. Poza tym chyba tych prac nie było aż tyle, żeby stworzyć dla nich osobne kategorie. Nie wydaje mi się, że było ich aż tyle, żeby można było bo wiesz, też nie ma sensu zrobić kategorii dla prac, gdzie będzie w danej kategorii 6 prac i 3 z tych prac, 3 z tych prac musisz nagrodzić, nie? Tak trochę... Michał, to jeszcze pisze, że display to nie kategoria. Tak, display to nie kategoria, tylko chodzi o... Ja się chyba tak powiedziałem. Okej. Okay. No jakby inaczej się to ocenia jako całość, po prostu niż... to nie jest po prostu osobna kategoria, ale no mówię, no to zajrzyjcie też na kontrast, jak to jest brane i też chłopaki bardzo mocno naciskają. Ja się zastanawiam, o co chodzi Mateo z Paints of War, o tym, że mi się marzy taka formuła, jak była kiedyś w Toruniu, ale to już nie na migawkę i na pewno nie na kontrast, nie wiem, o co chodzi. Byłem na Toruniu, to muszę tylko przypomnieć na szybko, ale tam nie był konkurs, tylko był festiwal, tam nie było nagradzanych prac złoto, srebro, brąz, tylko tam było wyróżnienie. Więc a co, chcesz do tego wrócić, czy po prostu do ilości kategorii, bo tam była bardzo duża ilość kategorii. Także daj znać. Czyli co, były prace, załóżmy 500 prac, tak jak u was, i nie było brąz, srebro, złoto, tylko w tej kategorii wyróżniamy te prace i każdy był na równi, po prostu i ja jako osoba malująca gorzej nie byłem wyróżniony, ale byłem na konkursie, a osoba ktoś był wyróżniony, nie to, że przegrałem ze złotem, tylko nie zostałem po prostu wyróżniony. Trochę to jest miększe na sercu chyba, mi się wydaje, jako osobie, która nie zostaje wyróżniona, nie? Taki był, tak istniał i wiesz, i ludzie to akceptowali, ale nie mogłeś powiedzieć, że coś wygrałeś, tylko zostałeś wyróżniony, nie? Na tej zasadzie, że nie zajęłeś jakiegoś tam miejsca, tylko zostałeś wyróżniony. I znowu, to co Michał napisał, że trzeba potencjalnie zmienić mentalność, a nie zasady i tutaj, no wiesz, są ludzie, którzy chcą wygrywać, malują po to, żeby wygrywać, a niektórzy malują po to, żeby malować i pokazywać te prace. No są różni ludzie mają różne motywacje, tego nie zmienimy. Każdy ma inny trochę mental i podejście do tych konkursów. Jedni mają parcie na szkło, bo znam takich, którzy mają parcie na szkło i mają, na przykład, nie wiem, hejtują system open, który nagradza więcej prac. Mamy takie doświadczenie, że na przykład, nie wiem, na niektórych konkursach zdarzały się, że na przykład na scenę wychodziły 20-30 osób do danej jednej kategorii, do danego jednego medalu, więc to nie wyglądało zbyt fajnie, a z drugiej strony, na przykład tak jak jest na Golden Demonach, który jest no wyżyłowany do granic i no tam się ciężko to ocenia, jeszcze oceniają to osoby, które zazwyczaj nie mają pojęcia o sędziowaniu,
I nagle muszą wrócić złoto, srebro, brąz. Zgrzyta mi to dalej, nie? No, znaczy, wiesz, każdy ma tam swoje preferencje, po prostu do konkursu, tak naprawdę, nie? Czekaj, odpiszę tylko. Co dalej? Tak, tak. Fajnie, co dalej, co dalej. Tak, tutaj pisali, że właśnie chodziło, Mateo pisał, że chodziło o to, że nie ma kategorii, tylko są displeje i się ocenia poziom malarza, a nie konkretną pracę i się wyróżnia ten. Arbal też pisze, że organizatorzy festiwalu w Toruniu byli modelarzami bardzo dobrymi i znanymi, stąd system był zaczerpnięty z takich imprez modelarskich, żeby to, podejrzewam, że podnieść, oceniać malarza i tak jak, ty jesteś przekozak. Ja jeszcze jedną rzecz, którą powiem, no, zanim przejdziemy do przyszłości i pogadamy sobie o trzeciej edycji, czyli przyszłej edycji migawki. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podobało i uważam, że to super słodkie było te wiosełka. To było przekozackie, bardzo mi się to podobało i żałuję, że nie pamiętam teraz, wyleciało mi teraz nazwisko osoby, która wygrała, Adam chyba wygrał Grand Prix, to duże Grand Prix w Galantym. Adam? Piotr Pieścik. A, Piotr Pieścik, okej. Okay. Że nie wziął go tak faktycznie jak Golden Demon, ale miał zajętą rękę nagrodami. Więc... Ja tak miałem w ogóle, wiesz, to mówię, ja tę ceremonię rozpisałem sobie inaczej. W bani trochę inaczej, nie? Tylko mówię, pogoda, prędkość i tak dalej zmusiła mnie do tego, aby wyglądało to trochę inaczej, wiesz, my chcieliśmy ogłosić, że to na innych eventach są Silver Swordy, czy tam Demon Swordy, Slayer Swordy i inne takie, a my mamy Wiosło Sworda, nie? No i bych, do góry go, nie? Tak, tak, to było super. I fajnie, jak ludzie tam skandowali, wiesz, i cheerowali później, nie? No to jest super, nie? Na pewno gwarantuję wam, że na kolejnych edycjach zostaniemy przy tym wiośle. Uważam, że to jest takie nasze łódzkie, fajne. Jeżeli ktoś nie rozumie, dlaczego wiosło, no po prostu jesteśmy w Łodzi, to... Łódź, łódka, wiosełko. No, i to wiecie, no. Dobrze, Kubo, omówiliśmy sobie rzeczy, które nie poszły, ponarzekaliśmy sobie i powiedziałeś nam, dlaczego nie mogły potencjalnie nie pójść i co zrobicie w przyszłości. Opowiedzieliśmy sobie o tym, co w ogóle fajnie poszło i że się udało, no i tam odpowiedziałeś na kilka pytań. Zapytam cię jeszcze, bo to taka bardziej moja prywata. No. Czy na przykład ekspozycja Dominiki była okej według ciebie na takim evencie? Tej twojej małżonki pracę. Tak, wiesz co, ogólnie to jest fajne, jeśli są takie rzeczy poboczne. Natomiast to, co rozmawialiśmy sobie chyba zanim jeszcze wyszliśmy na antenę, w cudzysłowie. Fajnie jest, jak jest coś innego do robienia, coś innego do oglądania na takiej imprezie. I to był moim zdaniem fajny początek. Natomiast fajnie było, gdyby tam coś można było jeszcze porobić, na przykład zobaczyć, albo nie wiem. Nie mam pomysłu, ale żeby było tego więcej. No, oczywiście lokal, ja to rozumiem. Ale jest to fajny taki smaczek. I fajnie by było tego więcej, takich ludzi, żebyś zapraszał, takich rzemieślników, którzy robią takie rzeczy nadal artystyczne, zbliżone do tego, co robimy. No. Mam pomysły na ludzi z Łodzi, którzy takie rzeczy robią i nawet są w tym świadku takim warhammerowym, więc będę informował, jeżeli coś mi się uda i będziemy mieli większe miejsce, żeby zorganizować takich ludzi. Na pewno, jeżeli tylko nam lokal pozwoli, mamy też część pomysłów, które będziemy chcieli wdrożyć, ale mówię, wszystko, jeżeli nam się tylko lokal uda i dogadane będzie tak, jak mniej więcej sobie zakładam. Ja przepraszam, że teraz byłem może z ignorancją, troszeczkę się, trochę ignorancją się okaże, ale czy tam można było u niej coś kupić, czy tylko była po prostu prezentacja pracy? Były reprinty, też właśnie przygotowaliśmy z żoną, bo no wiesz, ja to też trochę nakręciłem tak, żeby żonę trochę wciągnąć, znaczy, że ona dla nas rysowała trochę grafik. To też chciałem wciągnąć ją po prostu w event, no bo mówię, ja to bardziej traktuję jako tak naprawdę imprezę rodzinną, przyjacielską, community i tak dalej, więc mówię, dlaczego nie wciągnąć w to jeszcze swojej po prostu żony, która uważam ją za fenomenalną artystkę, tak? I chciałem ją pokazać po prostu też swoim przyjaciołom, znajomym i jej pracę trochę w większej publice. Wiem, że część osób powiedziała, że to jest super, że się pojawiła coś takiego, taki punkt programu. I moja żona odczuła bardzo dużo wsparcia z waszej strony, także ja osobiście bardzo wam dziękuję osobom, które w ogóle pogadały z moją żoną i pogadały jej pracę i tak dalej. Super to. Negatywnych chyba głosów nie miałeś, nie? Ktoś tam po prostu mu się nie podobał, to po prostu przeszedł, pomruczał i poszedł. Ogólnie negatywnych głosów nie miałem. No nie wiem, dla mnie fajne też było to, że gdzieś tam sobie wymyśliliśmy, zrobimy poczęstunek. Ej, wchodzimy w to, robimy poczęstunek. Dobra, każdy coś upiecze. No ja nie mam czasu, coś kupię. No dobra, no to ja coś upiekę, ten coś upiecze, moja matka coś upiecze, tutaj siostra coś upiecze i nagle się okazuje, że mamy cały stół zastawiony żarciem, nie? I to było super, bo ludzie później mówią, jeszcze mieliście czajnik, herbatę sobie każdy zrobił, kawę sobie zrobił, tu zjadł ciasto, wszyscy pożarli. Elegancko, nie? I na pewno
będziemy dalej w to brnąć, bo to był fajny punkt programu, taki mały, ale fajny, nie? Jak dzieci podrosną i będzie więcej miejsca, to można dzieci zatrudnić do wydawania poczęstunków, żeby, wiesz, no podawały, nie? Albo tych wszystkich juniorów, którzy malowali, nie? Żeby też się tam, wiesz, po prostu wzięli udział w organizacji imprezy i żeby poczuli się w community jeszcze bardziej. Dobrze, mam jeszcze komentarz od Olga Alharena. Koniec końców, super, że coraz więcej takich inicjatyw u nas się dzieje. Sprzyja to całemu hobby figurkowemu i jak i artystycznemu. Dokładnie, no i wyciągnąć tych ludzi, którzy siedzą sobie tam i robią jakieś rzemieślnicze rzeczy i pokazać szerszemu gronu. Okej. Okay. Co dalej? Trzecia edycja. Kubo. Jakie są plany? Co masz w głowie? Co możesz jeszcze, co możesz już powiedzieć, co, a nie, wiesz, nie, niekoniecznie potwierdzone, no wiesz, o co chodzi. Co możesz tam... Mało jeszcze mogę powiedzieć tak naprawdę. Na pewno będziemy chcieli to robić. To jest must have, bo pierwsza edycja była taka, że chcieliśmy sprawdzić inicjatywę, czy w ogóle ona siądzie. Siadła. Druga edycja była dla mnie takim trochę personalnym face checkiem, żeby zobaczyć, czy ona na tyle siadła, że przyjadą goście po raz kolejny. Przyjechali, więc bardzo wam dziękuję. A trzecia edycja będzie taka, żeby poprawiać już wszystko, co się da. Zwiększyć lokal. No i co? No i rozwijać to coraz bardziej, tak? Mówię, naszym targetem jest głównie środowisko i community tutaj nasze, żeby to była jedna dodatkowa impreza, gdzie możemy się spotkać, pogadać i tak dalej, więc to będzie na 100%, czyli skupiamy się głównie na ludziach. Do tego będziemy celować, jeżeli nam oczywiście lokal na to pozwoli i miejscówka i w ogóle dogadanie ze wszystkimi. Będę chciał ściągnąć vendorów, tak jak ma to miejsce na Kontraście. Będę chciał ściągać vendorów różnych, głównie tych patronowych oczywiście, partnerskich, bo bardzo dużo wsparcia nam okazują w tworzeniu tego. Te wszystkie graty, które mogliście wylosować na tych naszych rozdaniach fantów, no to właśnie to wszystko było od partnerów, ale to też było część od naszej ekipy, która chciała wspomóc po prostu event. Więc fajnie, żeby ich trochę przemycić też do tego naszego konkursu i mogli się wystawić ze swoimi stoiskami. To jest jeden z celi tak naprawdę dla mnie, bo obiecałem już dużej ilości osób, żeby to zrobić i będę starał się to zrobić tak naprawdę. Na pewno będziemy musieli rozwiązać sposób... na pewno musimy zdecydować, czy będziemy robili jednodniową, czy dwudniową imprezę. Aktualnie jest to jednodniowa impreza i ja wiem, że dla wielu z was to jest super. Dla mnie to też jest super, bo takie było założenie z początku. To miała być impreza, która nie obciąża was finansowo, jest szybka. Wpadacie, gadacie, zostawiacie modele, zjecie coś dobrego, przybijecie piątki, zrobicie jakieś drobne zakupy w Stagrafie, zgarniecie medale i odpoczywacie w niedzielę w domu. Ewentualnie jak ktoś chce zostać, jeszcze powiedzieć Łódź, oczywiście, nie? Takie było założenie. Ale nie wiem, czy takie założenie dociągniemy na kolejną edycję tak naprawdę. Nie jestem w stanie wam obiecać tego, ponieważ no sami widzicie, jak to wygląda. Możemy to, wiecie, łatać takimi rozwiązaniami typu wziąć więcej sędziów, podzielić troszkę inaczej, nie wiem, ograniczyć ilość modeli, nie wiem, wziąć więcej supportów z naszego LDZ-u, bo też mieliśmy taką możliwość, ale nie chciałem oczywiście wszystkich angażować w to, bo to też nie o to chodzi. Mamy jakieś tam przemyślenia. Ja osobiście skłaniam się ku dwudniowej imprezie, ale gdzieś, znaczy tak mi rozum mówi, że powinno być to dwudniowa impreza. W serduchu mam jednodniową, bo takie było założenie pierwotne. Taka mini impreza, nie? Tak. Ale mówię, damy wam znać, czy część osób się rozczaruje tą decyzją, czy nie. No to tutaj mogę tylko przeprosić, no ale po prostu ilość tego wszystkiego nas... Kubo, wszystkim nie dogodzisz. Musisz, ja wiem, że... masz swoją wizję, idź za swoją wizją. Jeśli chcesz zmienić w międzyczasie swoją wizję, to sobie ją zmieniasz i nie patrzysz się na innych. Ludzie się albo dostosują, albo powiedzą, że to impreza nie dla nich, no koniec.
Takie jasne, jest moje zdanie osobiście. Przepraszam cię, mamy pytanie takie dwuczłonowe, dawaj, właśnie trzyczłonowe. Szymon Głowacki. I zaraz zacznę trochę czytać inaczej niż napisał, ale jako osoba skrajnie początkująca szukam każdego możliwego feedbacku i nie wiem, czy bardzo początkujące, moje bardzo początkujące figurki miały szansę być poddane ocenie. I stąd pytanie. Czy w trakcie oceniania prac każda praca jest oceniana według listy kryteriów, czy bardziej subiektywnie ocenianie prac wyróżniających się? Jeśli tak, to czy może te robocze oceny też mogłyby być udostępniane? Można by wtedy dokładniej upozycjonować się w stawce. Znaczy tak, nikt nie prowadzi żadnych ocen, nikt niczego, żadnych, nie mamy jakiejś punktacji na żadnych konkursach, tak naprawdę tego nie ma, bo malarstwo figurkowe jest bardzo subiektywną rzeczą. Jednym się będzie coś podobać, innym nie. Zależy też, jak trafisz na sędziów, bo każdy ma inne gusta, każdy ma inne preferencje, więc to jest wszystko troszkę gdzieś tam podszyte loterią. Ja to mówię z premedytacją, ale tak jest, że możesz trafić na sędziów, którzy po prostu nie do końca lubią to, co ty stworzyłeś, a inny sędzia powie, że to jest fenomenalne, więc nie możemy też tutaj mieć oceny zero-jedynkowej w danych rzeczach. Oczywiście dane kategorie cechują się danymi punktami, gdzie gdzieś tam powinno się na coś zwracać uwagę, typu, no wiadomo, że jak mamy dioramę, no to też musimy, i tutaj właśnie ten fuck up taki, który musimy doprecyzować, że bardziej stawiamy na historię, na, nie wiem, interakcje między modelami, niż na samą technikę. Czy tak jak mamy mały model, skupiamy się na technice, na aspektach tak naprawdę wizualnych tego modelu i jak ten model się prezentuje, niż na tym, że ktoś dorobił jakąś fenomenalną podstawkę do niego, tak? Więc nie możemy tutaj też zero-jedynkowo do tego podchodzić. I tutaj jeszcze poczekaj, ja sobie tylko doczytam. No wiesz, to jest trudne, nie? W sensie, że jak zaczynasz konkursować i to są twoje pierwsze konkursy, nie wiesz, gdzie się plasować, tak naprawdę jak wystawiasz swoje prace w konkursie i stawiasz je obok prac innych, to dopiero wtedy widzisz, gdzie jest twoja droga. Ja też tak zaczynałem i każdy z nas tak naprawdę tak zaczynał, czyli stawiał swoje pierwsze prace na obok prac dużo lepszych i gwarantuję ci, że samo oglądanie takich prac jest bardzo, bardzo dużą nauką. Nic nie zastąpi tego, żeby postawić swoją pracę obok pracy lepszej i zacząć analizować tą pracę, dlaczego tamta praca jest lepsza, a twoja kolokwialnie jest słabsza. Możesz oczywiście prosić o feedback ludzi. Tutaj nie mieliśmy czasu na ten feedback, nie mieliśmy możliwości na jakikolwiek panel. Ale wiesz, no tam było tylu fajnych malarzy dookoła, ja wiem, że też można być introwertykiem, można, nie wiem, nie znać ludzi i tak dalej, trochę się bać o zapytanie, ale tu nikt nie gryzie, więc jeżeli widzisz, że są ludzie, którzy gadają o figurkach, zapytać ich o zdanie, po prostu, tak naprawdę. I każdy, ktoś ma jakieś tam doświadczenie, powie ci, co o tym myśli, tak? No nie wiem, jak to tak do końca ugryźć, no bo ja wiem, że są ludzie, którzy zaczynają i nagle zderzają się ze ścianą, że na takim evencie, który teoretycznie miał być mały, przyjeżdżają takie sławy właśnie jak Karol Rudyk, czy Adam Hałoń, czy Ania Machowska, co prawda ona się nie wystawiała, nieważne. W każdym razie, no, można się zderzyć ze ścianą, ale no nie jesteśmy po prostu w stanie zagwarantować, że każdy idealnie dopasuje swój skill do, nie wiem, czy to dobrze określenie, po prostu do konkursu, tak? Czy w sensie, czy no, trzeba trochę siły na zamiary, a też musisz sprawdzić tak naprawdę w rzeczywistości, jak się plasujesz, nie? Ja tylko odpowiem Szymonowi, że reasumując, że tak powiem, twoją odpowiedź, że nie było żadnej checklisty na model. Nie było tak, że podstawka zrobiona, rancik czarny, u mnie by taka była kategoria, czarny rancik na podstawku jest ok, malowanie 7x10, kolory 4x10, nic takiego nie było. Poza tym jest to moim zdaniem przy takiej ilości pracy, przy tej ilości sędziów, a wykonalne i do trakowania nie ma opcji po prostu. A mimo wszystko nadal jest to subiektywne. I idąc dalej, Szymon napisał, że ja się mega podjarałem samym faktem, że mogłem tam pracę postawić, ze świadomością, że nie idę po nagrody, a pobycie częścią wydarzenia. I to jest zajebiste podejście. O takie podejście nam chodzi, że po prostu tam być, postawić, zrobić
tłum, utrudnić pracę sędziom i Kubie i zrobić po prostu wydarzenie, być częścią wydarzenia. Poproszę o takie utrudnienia. Poproszę, naprawdę. Bo to jest najfajniejsze w tym wszystkim, że no, część osób na przykład u nas w LDZ-cie, oni mówią, nie, no my tak nic nie zgarniemy, tak nic nie zgarniemy, a ja mówię, ale to się wystawcie. Pokażcie, że jesteście, pokażcie, że robicie, pokażcie, co robicie. I później się okazuje, że dane osoby, które gdzieś tam nie podejrzewałem w ogóle, że potrafią wykrzesać z siebie jakieś takie siódme poty, siedzą do piątej, robią pracę i okazuje się, no kurde, srebro, nie? No właśnie twój koleś od IT, nie? Kaczka chyba zdobył jakąś nagrodę. Kaczka. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem gościa, bo tutaj poruszę właśnie temat naszego kolegi z LDZ-u, bo wiecie, no widzimy jak ci ludzie malują na tych naszych spotkaniach i też jakby stosujemy, dostosowujemy feedback do danych osób, żeby też ludzi nie zniechęcić i też jakby zachęcić bardziej do malowania. I wiemy też, co możemy wprowadzać. I nagle, wiecie, przychodzi do mnie gościu i wysyła mi też zdjęcia na Discordzie swojej pracy, którą szykuje na migawkę. Mówię, że ona jest dobra, że jest super, zaskakująco fajna, po czym na żywo ją patrzę i ona jest wow. No, to jest twoja praca? No, jestem w szoku, nie? Mhm. I faktycznie zdobył w tym momencie srebro i to jakby... A w Szynce czy w Galantem? W Szynce, nie? W Szynce, ale no, Szynce, super Szynce. W ogóle był pomysł, bo to była taka dioramka Witch Huntera, który wchodzi na cmentarz i tam bardzo dużo światło grało rolę. I to fajnie wyglądało, no widać, że sędziów to urzekło, tak? I o to jest chodzi. Jest czasami... też pomysł. Jest, nie? Ja też zaznaczę, że w Sznytce, czyli w tym podstawowym, i to też tyczy się też innych konkursów, tak jak na Kontraście, czy na Zagranicą. Ja bardzo lubię w ogóle poziom ten niższy, bo wyższy jest taki trochę nudnawy, na zasadzie, że to się dużo rzeczy powtarza, że są utarte schematy. A w tym podstawowym, takim tym niższym poziomie, tam ludzie po prostu tworzą jak chcą. Tam nic ich nie ogranicza tak naprawdę, nie patrzą na konwenanse, nie patrzą na to, co jest teraz trendy. Robią to, na co mają ochotę i te prace są mega ciekawe. I mam nadzieję, że sami to mogliście zauważyć, tak? Na konkursie. Mi się w Szynce na przykład podobała jedna praca, która, że tak powiem, zwróciła moją uwagę, bo była monochromatyczna z czerwonymi elementami. Co? Ten samuraj taki. Czy to był Wiedźmin chyba. To był Wiedźmin ogólnie, nazwany chyba praca Ronin, ale to był chyba model Wiedźmina. Mogę się mylić, bo tylko przelotnie tam zobaczyłem. I były czerwone listki, czy jakieś czerwone elementy, a cała praca... Nie wiem, jak zrobić, po prostu takim, wiesz, zenitalem, czy po prostu bardziej nacelowanymi, czy po prostu monochromatycznie pomalowana. Ale tak, zapadła ci w pamięć. Ale zapadła mi w pamięć, wiesz, i to była w Sznytce i nie była. A tak to nawiązując do tego, co powiedziałeś, z Galantego, no to Dagon mi zapadł w pamięć oczywiście. No. I... Nie wiem, reszta, bo były dobre prace. Nie pamiętam reszty. No, właśnie to jest to, że wiesz, w tym wyższym poziomie już trochę się starasz trochę być takim zapobiegawczym i wiesz, jakie są utarte szlaki i co też powinieneś zrobić, nie? A w tym niższym poziomie no nie masz tego, no. Po prostu tam jest dużo większa ilość fantazji, którą się wprowadza, nie? I to jest najfajniejsze. No dobrze. Myślę sobie, czy ja mam ciebie o coś zapytać jeszcze, czy jest coś, co bym chciał ja osobiście wiedzieć na następny raz, czy jest coś, czy na pewno ja mogę ci obiecać, że ja na następną migawkę się wystawię, no ja po prostu w tym momencie troszeczkę zaniemogłem po prostu i zapomniałem zupełnie o tym, o Bożym Świecie, ale na pewno nie omieszkam wystawić jednej czy dwóch prac, bo nawet miałem parę pomysłów, co wystawić, chciałem wystawić i widziałem, że były później, tak mówię sobie, kurde, no ach, mógłbym sobie z takim, nie wiem, Warhoundem do Epika, że tam do Legionów, Legion Imperialis powalczyć, bo chciałem właśnie wystawić trochę swoich tytanów w takiej mini dioramce i jednego wystawić tam obok. Teraz Legion Imperialis. No. Były w ogóle, bo chyba kojarzę, że kumpel nawet wystawiał. No, Mamikon wystawił przecież z Aeronautiki model, ten na wodzie płynący. No, tak. No, tak. I tak właśnie jak widziałem tę pracę, mówię, kurde, mogłem wystawić coś orkowego bombera, jak wpada w coś, no nie wiem, cokolwiek, no, przerobić jakiś model czy coś. Także ja ci mogę ze swojej strony obiecać, że pewno się będę znowu częścią, trochę inaczej też częścią tego wydarzenia. I
I tak, no i mam nadzieję, że trzecia edycja oczywiście będzie miała miejsce, bo będzie miała miejsce, to o tym wiemy, ale że będzie co najmniej takim sukcesem, jak była druga, bo pomimo wszystkich tych które rzeczy i zgrzytów, które ty widzisz, moim zdaniem to był wielki sukces, bo impreza urosła wiesz, technicznie urosła, w sensie liczbowo, statystycznie urosła. Urosła technicznie też, no bo nagle macie z prac, które pojawią się tam, ile tygodni później pojawił się prace po pierwszej migawce? Minęło trochę czasu, nie? Zanim się ona pojawiła online. Tak, no tam trochę spędziłem. A tu mamy, tak, okej, te prace nie są czy te zdjęcia nie są najlepsze, co jest do poprawy, bardzo prosto, wystarczy dać kogoś, kto nacykał tych zdjęć, nawet tą osobę, co teraz cykała, tylko wytłumaczyć mu lepiej i po prostu, żeby wiedziała, co robi, jak to robi, to wiesz, ta osoba już cyknęła 200 ileś tam zdjęć, nie? I ona już wie, co ma robić, co robiła źle. Na pewno sama widzi te zdjęcia, ta osoba i tak, fuck, nie? Prześwietlone są. A nie, no wiesz, śmieszne takie sytuacje, typu na przykład model był totalnie ustawiony tyłem, nie? I cyknięta fotka. No, chyba jeden był taki, gdzie tak bokiem stał, tak niefortunnie i tak mówię, ale to były typowe zdjęcia Games Workshopu. Najbardziej niekorzystny kąt modelu, pokażmy go i tak go ludzie kupią, nie? To zdarza się. I tak, czyli urosła statystycznie, urosła technicznie, bo no coś polepszyliście, może być tylko lepiej. Na pogodę nie macie wpływu. Ale musimy je wybrać z tego. Nawet jak nie mamy wpływu, to musimy wybrać z tego, nie? Tak. No, uważam, że tamta data była lepsza, ale ona jest bliżej, za blisko kontrastu, nie? Tamta data pierwszej edycji. No właśnie to jest to, że minimum gdzieś tam sobie liczymy około miesiąca przed, no ale jeszcze mamy majówkę po drodze. Wolę tak naprawdę zrobić mimo wszystko przed majówką niż po majówce. Bo już wtedy jesteśmy coraz bliżej tego kontrastu dalej. Tak. Nie wiem, zobaczymy. No, jest jeszcze Moson i też parę osób mi zarzucało, że kolidujemy z Mosonem. I też tutaj mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś wylanego hejtu na mnie, broń Boże, bo nie chciałbym tego, ale mówię, no ja nie celuję w jakąkolwiek konkurencję dla Mosonu, żeby ten konkurs tak był. Tylko no. My tutaj chcemy zrobić to bardziej dla naszego środowiska, a że akurat taki termin nam bardziej pasuje, no to pewnie będzie gdzieś to w okolicach Mosonu. Czy to się pokryje z Mosonem znowu? Nie wiem, jeszcze nie mam pojęcia, tak? Może mi się uda to jakoś tak upchnąć, żeby było tydzień przed albo tydzień po Mosonie, ale też będę starał się, żeby to było jak najbliżej maja, żeby liczyć na, mimo wszystko liczyć na tą pogodę, chociaż chcemy wybrnąć tak, żeby ta pogoda nie miała wpływu na ten nasz event, nie? Jeszcze raz ci powiem. Patrz na siebie i rób to, co ty uważasz za dobre dla twojej imprezy. Reszta albo pójdzie z tobą, albo pojedzie sobie na Moson. No tak, trudno, ale kurczę. Kalendarz imprez i tak musisz mieć jako organizator. Lokalnych? Tak, lokalnych tak. Bo... No, 500 prac to już zaczynamy być mało lokalnym, nie? No, sam fakt, że przyjechała masa ludzi z... A macie w ogóle taką statystykę? Tak się jestem ciekaw, bo czy zbieracie gdzieś tą informację, ile ludzi było spoza Łodzi, a ile było z Łodzi? To jestem ciekaw tego. Mam taką statystykę i ona będzie też ogłoszona... nawet mam tu wszystkie wypisane, tylko muszę to zebrać i przedstawię wam, ile było z Łodzi. Oczywiście najwięcej osób było z Łodzi, co mnie oczywiście bardzo cieszy, bo event był tak naprawdę... Ale osób czy prac? Osób czy prac? Osób, okej. Osób uczestników. Ale podam wam, skąd tak naprawdę ludzie przyjechali, też sobie zobaczycie, bo to jest też bardzo ciekawe tak naprawdę. Nie? Ogólnie podam wam różne statystyki, które mnie samego ciekawią, ale dajcie mi chwilę czasu, żeby to jeszcze ogarnąć i myślę, że w przyszłym tygodniu to się już powinno pojawić. Ale mam ikona, nie liczysz do Łodzi. Co? Mam ikona, nie liczysz do Łodzi. Mam ikona, mam zapisanego USA. USA, o, to już w ogóle. USA mam zapisanego. International impreza, mój drogi. Też dla informacji, jak w ogóle zachęcam cały czas wszystkie osoby, które były do wypełnienia ankiety, bo chciałbym znać wasze tak naprawdę to, co serio myślicie o tej imprezie i to, co macie jakieś tam punkty, które chcielibyście wypisać nam, wypełnijcie nam tą ankietę, bo mówię, no chcemy wyciągać jak najwięcej wniosków i poprawiać te rzeczy, które nam gdzieś tam zgrzytały. A w przyszłym tygodniu będziemy starali się myknąć jakiś taki, może jakieś podsumowanie, stream czy cokolwiek, żeby pokazać wam, jakie jest zdanie ogółu.
i co my możemy z tym zrobić? Czy możemy coś wprowadzić, czy nie? Tak naprawdę z tego, nie? Masz dwa komentarze. Mosson nie podchodzi nawet do migawki, jeśli chodzi o figurki, to Michał napisał. I Arbal napisał ci, że było super i tyle. Bardzo miło, Michał, że tak mówisz. Co prawda nie wiem, ile teraz było nawet figurek, bo widziałem tylko jakieś tam pojedyncze zdjęcia z tego Mossonu. Ale no mówię, nie chcę konkurować z Mossonem, a chcę, żeby to było bardziej lokalne, no ogólnopolskie, tak, tak naprawdę. Więc jeżeli ludzie wybiorą pojechanie na Mosson, no okej, no pojadą na Mosson. Jeżeli ludzie wybiorą migawkę i nasze środowisko, żeby się spotkać ze wszystkimi, będzie mi ogromnie miło, po prostu. W zależności od lokalu, jaki będzie na trzeciej lub czwartej edycji, ja mam nadzieję, że będzie gdzieś miejsce i takie, żeby można, że będzie inaczej, że będzie na tyle dużo miejsca, żeby można było sobie spokojnie stać przy tych pracach i będą tak dobrze rozstawione, że będzie można stać sobie przy tych pracach i sobie o nich porozmawiać. I wręcz to, co tutaj właśnie Szymon mówił, że fajnie było dostać jakiś taki bezpośredni feedback, co sobie zrobił oczywiście, ale że można było wziąć sobie takiego malarza, takiego doświadczoną osobę, która ci powie, weźmiesz ją sobie i powiesz, hej, co ty myślisz na temat tej pracy. Nawet chłopaków właśnie z EUDZ-u czy coś, którzy, no niektórzy z nich malują na absurdalnym poziomie, jak dla mnie, żeby oni byli takimi, wiesz, właśnie, hej, ja maluję od wielu lat, jesteś beginnerem, podpowiem ci coś. Fajnie by było, gdyby była taka rola takiego, nie wiem, stewarda malarskiego, że wiesz, osoby chętne, nie wiem, ja mógłbym się zgłosić, gdyby nie to, że robię inne rzeczy, mógłbym się zgłosić do, wiesz, jak to pomalować szybciej, aczkolwiek to nie jest cel tego konkursu, ale no, w tym ja się specjalizuję, żeby wiesz, jak malować szybko i efektywnie i nie tracąc dużo czasu. To nie jest mój pomysł, wiesz, Karol, bo poruszę ten temat na spotkaniu następnym grupy, bo może faktycznie część osób, które wiem, że mają doświadczenie i dobrze malują, po prostu dać im taką dodatkową rolę, że mogliby być takim faktycznie konsjerżem, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, ja powiedział. Że można po prostu było daną osobę zapytać, tak? Bo wiadomo, że sędziowie nie mają tyle czasu. Dokładnie. Ludzi innych się czasami nie zna, a jak masz plakietkę i mógłbyś coś takiego zrobić. Ja jestem od tego, żeby się mnie zapytać. Po to tu jestem, nie? To jest moja rola tutaj, nie? Fajny punkt. To jest takie coś. I wtedy wiesz, no i oczywiście. Ja od razu się przyznam i od razu powiem tak jeszcze na, nie wiem, chyba na koniec, bo tak chyba będziemy zawijać już temat w taką klamrą, że ja trochę żałuję, że aż tak późno przyjechałem, bo i żałuję, że nie zacząłem nagrywać materiału od lewej strony, tylko zacząłem nagrywać od prawej. Okay. Do czego zmierzam? Zacząłem nagrywać od Galantego i zacząłem nagrywać Galantego, a później zorientowałem się, że nagrywam od Galantego i nie zdążyłem nagrać wszystkich sznytek, a dla mnie jako osoby, która właśnie maluje szybko, stara się ludzi zachęcić do malowania, tamta sekcja była najważniejsza. Bo ci, co w Galantem, oni sobie przyjeżdżają i tak dalej. Żałuję, że i przepraszam od razu wszystkich, którzy wystawili coś w sznytce, że waszych prac nie będzie na podsumowaniu, bo już zaczęli je sprzątać. I nawet widać, ten dźwięk będzie wyciszony, ale podczas nagrywania słychać, jak ktoś mówi, jak ktoś ma sznytkę w dużym modelu i oddziale, to proszę odbierać. I zrobić reszta wypad, zrobić miejsce dla tych, którzy odbierają. Bo no, późno przyjechałem i za późno to wszystko się zrobiło, a wy dosyć sprawnie, żeście to wszystko, wiesz, mieli, nie? No, powiem ci, chłopaki tutaj stanęli na wysokości. Ja nawet nie musiałem czasami mówić, tylko, wiesz, wyznaczyłem jakieś zadania, chłopaki już między sobą dogrywali, nie mieliśmy jakiegoś harmonogramu czy tam czegoś, żebyśmy sami musieli, żebym ja bym musiał nimi dyrygować, tylko gdzieś tam było. O, dobra, to my idziemy tu, robimy to robimy tamto, tu ponosimy, donosimy pracę. No ja mam po prostu złotych chłopaków, no oni chcą, żeby to działało. No i to działało. Po prostu. Masz. Chłopaki naprawdę stanęli na wysokości zadania i po prostu to, co... to, jak żeście to zorganizowali, to jest naprawdę przekozak. To jest, wiecie, to jest dla tych, którzy nie wiedzą. Kuba i jego ziomeczki z tego EUDZ Figures Crew, którego link wrzucam, Marcinie, ci do Facebooka, bo się pyta kolega tutaj nasz, gdzie może się dołączyć. Podejrzewam, że jest Łódź. No, rzuciłem na Facebooka, ale nie... Aha. Czemu ja nie mogę wrzucić linka? Ale nie, dobra, okej, to jak wbiję na ten, to tam będzie link na Discorda. Także proszę raz Discorda. Tam już wszystko się więcej. Dokładnie. Blowy napisał, migawka wypadła naprawdę fajnie, dzięki Kuba. Także ja bardzo dziękuję. Każdemu z osobna chciałbym bardzo podziękować za to, że się zjawiliście i daliście nam takiego ogromnego kopa, żebyśmy mogli tworzyć
dalej to co gdzieś tam sobie założyliśmy na początku i rozwijać tą imprezę, tak? Także super. I mam nadzieję, że pojawicie się na kolejnej. Dawajcie nam feedbacki. Ankietę. Mówcie, jak ankietę, wam się podobało. Linka do ankiety wrzucę jeszcze. Także bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję i to starym przyjaciołom i nowym osobom, które gdzieś tam się udało poznać, chociaż ja to w przelocie oczywiście biegałem na lewo i prawo, ale dziękuję wam serdecznie za to bardzo, że ci się zjawili na naszej imprezie, wsparliście nas, pokazaliście, że Migawa ma sens w naszych oczach. No i co? I robimy to dalej. Robimy to dalej, widzimy się za miesiąc, widzimy się na kontraście, mam nadzieję, zapraszam ogólnie też tutaj wszystkich w imieniu prawdopodobnie Michała, żeby pojawić się na kontraście, bo to jest tak naprawdę największe clue polskiego eventu, a do nas zapraszam za rok. Już, poczekaj jeszcze. Oczywiście zapraszamy, jak najbardziej. Daj mi tylko, nadganiam z linkami, żeby wrzucać. Bo wrzuciłem też linka do ankiety, tylko słuchajcie, link do ankiety jest mój link i mi pisze, że już odpowiedziałem. Spróbujcie, czy wam działa, jeśli nie, to wejdźcie na stronę Migawka, łódzka Migawka i tam sobie jest link do ankiety, który będziecie mogli sobie wygenerować. I jeszcze link do Kontrastu 2024 eventu, który super. Będzie już za miesiąc, czekaj, 1-3 czerwca, tak? Link do ankiety nie działa, jak nie działa, jak kurczę? Nie, wiesz co, bo mówię, to jest mój link, mi powiedziało, że już odpowiedziałem, a nie mogę wygenerować innego, nie? Niestety nie. Wejdźcie na łódzką migawkę, tak. I na samej głównej stronie jest ankieta pomigawkowa, tak jest. Albo na ten, na Facebooka, na fanpage i tam będziecie mieli normalnie link do ankiety. Dokładnie. Poproszę. I tak, kontrast za miesiąc tak naprawdę, za plus minus, nie? Miesiąc, jeden tydzień. I widzimy się tam. Ja tam będę medialnie wspierał też Michała i jego imprezę. Mam nadzieję, że będę miał możliwość właśnie spotkania się z tobą chociażby tam i zamienimy sobie kilka słów. Tak myślę sobie jeszcze, czy nie śmiesznym byłoby jakąś rzeczą, którą właśnie na trzecią edycję, tak myślę sobie, żeby wymyśleć coś, nie wiem, kurczę, opaski na ramię to dziwna rzecz, ale jakaś właśnie smyczki rozdajecie, żeby dać wszyscy, którzy dostali smyczki, ale na przykład, nie wiem, wszyscy, którzy wzięli udział w ogóle w Migawce, żeby dostali jakiś gadżet, żeby pojawili się na kontraście, wiesz, z merchem Migawki, nie? To by było fajne, bo to też pokazuje, ile tych ludzi przyszło sobie na taką rozgrzewkę, tak jak planowałeś chyba pierwotnie, że tak, Migawka tak. Była taką rozgrzewką przed kontrastem. Ile ludzi pojawiło się na kontraście? Nie zdążyliśmy już, ale mieliśmy w planach wyprodukowanie dla wszystkich uczestników, niezależnie od tego, czy no po prostu do rejestracji, żeby dostawali takie małe piny z Migawką 24. Okay. Na przyszły rok będziemy kombinować jeszcze, co możemy dodać. Co roku też tworzymy nowe wlepki takie, żeby były okolicznościowe. W tym roku była taka stara wlepa, którą gdzieś tam tak, siedziałem tak. Po nocach dubałem, żebyście mieli fajną grafikę. Mówisz o tym bilecie, tak? Mówisz o tym bilecie, tak? Tak, o bilecie, tak. No. Także mam nadzieję, że to też wam przypadło do gustu i gdzieś tam będziecie zbierać te nasze naklejki migawkowe. Co roku będą inne, z różnym klimatem. No i co? No i no mówię, no mam nadzieję, że się po prostu zobaczymy za miesiąc na kontraście, a za rok na naszej imprezie kolejnej. Trzecie. Na Migawce 25. Super. Kubo, bardzo ci dziękuję za twój czas i za to, że nam jeszcze troszeczkę opowiedziałeś i mogliśmy sobie, i ludzie mogli też ciebie poznać, bo na imprezie nie było czasu z tobą nawet porozmawiać. No, zabieganeś. Ja wiesz, ja wiem trochę więcej, bo widziałem, jak to wygląda od zaplecza, bo widziałem, jak podpisywałeś dyplomy, jak byłeś w ferworze, a dwa, że jak nagrywałem tam figurki, to cały czas miałeś mikroport już podpięty. Ja słyszałem, co tam się dzieje z tyłu, jaki to jest, wiesz, gorączka tego wszystkiego i tak jak latałeś, nie? Podziwiam za wytrwałość i za siłę i tylko tak dalej, nie? Super, dziękuję bardzo, dziękuję. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Sorry, że dzisiaj nie malowaliśmy. Ja dzisiaj natomiast, jak się bym malował, to malowałbym krutoksy, które malowałem dzisiaj kontrastami. Speed paint for the win po prostu dzisiaj robiłem. muszę nimi zagrać, więc muszą być pokolorowani, bo oddzielam kolorowanie od malowania, moi drodzy. Speed paintami się koloruje na początek, a później to już wasza inwencja twórcza. Dobrze, więc widzimy się w czwartek. W piątek, tak jak powiedziałem, pojawi się materiał całkowity, włącznie też z wywiadem, który wrzucę na koniec całej relacji mojej. Będzie najpierw przegląd prac,
później będzie rozdanie nagród, gdzie będą pokazane prace, tak jak było w idealnym świecie, by to wyglądało na żywca, nie? Że to pojawia się praca koło osoby, albo te prace się pojawiają, więc ja chłopaków pomogę im i zrobię to, żebyście mogli, ci, którzy nie byli, albo nie byli czasu, żeby już sobie posiedzieć i poczekać, zobaczycie te prace przy okazji, a na koniec będzie ten wywiad jeszcze raz, jakbyście już przegapili, a jak już widzieliście, to możecie wtedy wyłączyć filmik. No dobrze, do zobaczenia, do usłyszenia. A, i w czwartek widzimy się oczywiście na streamie. Nie wiem, czy to o tym powiedziałem. Chyba powiedziałem, nie wiem już. Dobra. Do następnego razu, do następnej migawki, do następnego kontrastu. Cześć. Dzięki Karolu, dzięki wszystkim, na razie.